że jednak mimo wszystko nie wszyscy, którzy zamierzali, bo mnóstwo osób się zgłaszało, ale jak to zwykle dotarli tylko najbardziej wytrwali, więc bardzo Wam gratuluję Waszej wytrwałości i witam Was. I dzisiaj jest, jak na mój wzgląd, to po prostu ci, którzy nie dotarli, to niech żałują. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. I nie tylko dlatego, że ja tam w jakiś sposób tym się zajmuję, ale to jest ogólnie zmiana naszego świata, gdzie idziemy i do czego dążymy. I wydaje mi się, że już warto to wiedzieć i warto na tym już teraz zacząć się zastanawiać. Także ja zapraszam, znaczy ja mam nadzieję, że wykładowcy powiedzą o sobie najlepiej. Jarek Smulski i Borys Stachajski. Borys, dla tych, którzy nie wiedzą, predecesor, był prezesem oddziału Mazowieckiego, chyba przez dwie kadencje, tak? Tak, przez dwie kadencje, tak zupełnie niedługo. Niedawno, przepraszam, ale po tym czasie mnóstwo rzeczy zdarzyło się w twoim życiu, więc nie będę próbowała to ogarnąć. A do tego jeszcze ta muzyczna część to już w ogóle wow. Jarek, mam nadzieję, że mogę tak... Oczywiście, jak najbardziej. To jest osoba, bardzo mi się podobała, jak ty mi powiedziałeś. Ja chciałam usłyszeć, jak rozkładać, mówi się IDCR, czego to jest skrót, a Borys powiedział, no znasz Gartner, mój, znam, no to jest polski Gartner. Więc nie polski, człowiek... nie, to jest taki inny Gartner. Inny, tak, przepraszam, skłamałam, tak. Dobrze, że słuchasz. Przepraszam w ogóle, Jarek, do tego tak, porównania, ale nie polski, tylko inny Gartner, więc tak, Jarek Smulski od innego Gartnera. Natomiast muszę włączyć dla ciebie prezentację. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że z prezentacją nie będzie tak fatalnie jak z tym. Tak, ja może jeszcze tylko powiem tak a propos tych analityków, bo IDC jest rzeczywiście taką firmą, która chyba w tym obszarze transformacji w przemyśle ma rzeczywiście takie dość głębokie korzenie i pracuje z ludźmi z przemysłu od wielu lat tak naprawdę, nie? To jest jakby taka, jeżeli jakby próbować dzielić te specjalności, to, no, to pewnie Gartner jest taką firmą, która jakby ma swoje różne idiosynkrazje, pomysły, modele i tak dalej, bardziej jakby z perspektywy CIO w korporacjach takich jak firmy finansowe, telekomunikacyjne. Natomiast ten świat przemysłu OT jakby był bardziej penetrowany, mi się wydaje, zawsze jakby przez nas. Nie? Mam nadzieję, że to jest prawda, co powiedziałeś. Dziękuję za tę obserwację. No cóż, to może ja rzeczywiście powiem parę słów, czym się zajmuję. Nazywam się Jarek Smulski. Jestem od 20 już lat analitykiem w lokalnym biurze IDC. Znaczy tego właśnie innego Gartnera. Z powstaniem IDC też wiąże się bardzo ciekawa historia. Zanim się pojawią jakieś slajdy, ja pozwolę sobie ją szybko powiedzieć. Ojciec założyciel firmy był studentem MIT i zderzył się podczas zajęć na jednym z wyższych już roków z takim wyzwaniem, że tak naprawdę nikt nie wiedział, ile na świecie jest komputerów. No wtedy to głównie były komputery klasy mainframe oczywiście. I opublikował pierwsze takie zestawienie wszystkich komputerów, serwerów, które w tym okresie były. To był taki właśnie studencki pomysł na biznes tak naprawdę. On to publikował wtedy dosyć popularnym, takim wydawnictwem były White Papers. A więc on, żeby się wyróżnić na rynku, opublikował to w postaci Black Papers. I do dzisiaj Black Papers, Black Book tak naprawdę, jest jeden z najważniejszych publikacji naszej firmy. Jest to próba policzenia wartości, wszystkich wartości w podziale na technologię, na ileś rynków geograficznych, ponieważ mamy bardzo dużo biur, tym troszeczkę różnimy się od Gartnera, że mamy właśnie takie podejście bardzo lokalne, czyli globalne i lokalne razem. I ten Black Book właśnie stara się w takich odcinkach kwartalnych powiedzieć, ile różne organizacje wydają właśnie na szeroko rozumiane technologie ICT. I to jest nasz taki główny, podstawowy produkt, czyli właśnie usługi dotyczące badania rynku, kwantyfikacji,
ale też coraz mocniej staramy się być też takim doradcą dla użytkowników technologii w wyborze rozwiązań technologicznych. A mając również wydawnictwo, ponieważ jakby taką spółką, to mówimy starsza siostra, niektórzy macocha, jakim jest IDG, czyli w chwili obecnej Foundry, wydawca Computer Worlda chociażby, czy Networlda, no to mamy też tą taką nogę wydawnictwa i w ten sposób jakby stanowimy pewną taką całość. Od paru lat, ja w ogóle wywodzę się też z takiego nurtu liczenia w cyklach kwartalnych, czyli właśnie kontrybuję do tych naszych blackbooków. Zacząłem w ogóle, jestem analitykiem hardware'u. Zaczęło się od hardware'u, od PC-tów, serwerów, pamięci masowych w ujęciu kwartalnym. I w pewnym momencie do tego doszło IoT i zaczęła się właśnie taka ogromna przygoda z tym, jak ta technologia, machine to machine na początku, później właśnie IoT, może wpłynąć na tą zmianę świata, czyli świata, w którym nie człowiek i komputer będą tą podstawową linią komunikacji, ale maszyny same ze sobą. I takim obszarem, który mnie bardzo zainteresował po tym obszarze Smart City, który był takim pierwszym, którym się jakoś tak bardzo zainteresowałem, była właśnie zmiana przemysłu. I przez wiele lat mówiliśmy o tym, że nadciąga czwarta rewolucja. No bardzo dużo osób to kwestionowało, kontestowało wręcz, no bo całkiem niedawno mieliśmy trzecią rewolucję, jaką to czwarta rewolucję możemy mówić, skoro tak naprawdę wynalazki epoki pary, czy elektryfikacji, czy automatyzacji w latach 70., robotyzacji. To są rzeczywiście coś, co zmieniły cykle produkcyjne i co tu możemy teraz nowego wymyśleć. Istotą, zresztą tak jak samo jak i transformacji cyfrową, istotą przemysłu 4.0 są oczywiście dane. Nie to, że będziemy jeszcze więcej używali technologii informatycznych, że jeszcze więcej będziemy mieli komputerów, serwerów i tak dalej. To dane mają pozwolić przedsiębiorstwom produkcyjnym na całkowite zrewolucjonizowanie procesów produkcyjnych i operacji. I dobrze, to teraz w jaki sposób? To jest, Borys, rozumiem, twoja myszka? Po prostu spacja, dobrze. I kwestią oczywiście, jak w wielu takich technologiach, o których się mówi, o których my mówimy, że już za 5 lat ileś tam procent firm będzie właśnie wdrażało strategię przemysłu 4.0. Problem był oczywiście z tym, że to przez cały czas się tak brzydko mówiąc rolowało i odsuwało się w czasie. Wszyscy mówili, ta przemysł 4.0, nic się nie dzieje. Tak? Firmy produkcyjne w dalszym ciągu, jeżeli na coś wydają pieniądze, to na takie rozwiązania tradycyjne. I przyszła pandemia, przyszła wojna w Ukrainie i całkowicie przemysł się zmienił. Bardzo mocno. Ja przeprowadziłem w ostatnim okresie bardzo dużo rozmów i takie podstawowe rzeczy, o których mówiły osoby, i to różne osoby, nie tylko z działów IT, nie tylko z działów operacyjnych, ale też na przykład z działów finansowych, osoby zajmujące się operacjami. Dwa podstawowe wyzwania w przemyśle nastąpiły w tym okresie. Pierwsza to automatyzacja, co było mocno związane oczywiście z pandemią. Jaki sposób zabezpieczyć się od takiej sytuacji, że na przykład ktoś będzie zakażony i trzeba będzie wyłączyć jakąś sekcję w produkcji. A to z reguły oczywiście oznacza wyłączenie całej produkcji. I jaki sposób można, brzydko mówiąc, zastąpić pracowników. I to te osoby, które się tym zajmowały, mówiły otwarcie. Chcemy zautomatyzować te prace, które możemy zautomatyzować. I druga rzecz to jest ogromna zmienność biznesu. Coś, co w chwili obecnej zostało podniesione do jeszcze wyższej potęgi, ponieważ zakłócenia w łańcuchach wartości, w łańcuchach dostaw są w chwili obecnej tak duże, że wszystkie te wcześniejsze strategie lean manufacturing, które zakładały maksymalne odchudzenie, trzeba było odłożyć na bok. One wymagają w chwili obecnej zrewidowania. I tutaj często powołuję się na wypowiedzi Tomka Hajduka, który też z Politechniką, z tego co orientuję się, jest związany.
że błędem przez ostatnie lata w produkcji było oddanie władzy osobom z działów księgowych. Władza przeszła w kierunku osób, które miały te Excele i starały się te przesuwać, te, szukać te miejsca po przecinku, gdzie jeszcze można parę tych centów na produkcie skubnąć. To doprowadziło do tego, że produkcją przestały zarządzać osoby zajmujące się szacowaniem ryzyka. W chwili obecnej to jakby wraca troszeczkę do takiego właśnie, brzydko powiem, bożego porządku, gdzie to właśnie ryzyko jest tym czynnikiem determinującym działanie firm produkcyjnych. Krótko mówiąc, ten ketchup w ostatnim okresie tych 2 lat rozlał się i w chwili obecnej możemy mówić, że przemysł już nie smakuje tak jak kiedyś. To jest całkowicie inne podejście, otwarcie się właśnie na transformację cyfrową. I tutaj pytaliśmy naszych respondentów, jak to się zmieniło. I 30% respondentów w chwili obecnej już mówi, że ich projekty, te innowacyjne, te, które oni nazywają Smart Operations, to wkroczyły już w te takie fazy leading albo mature, czyli takich dojrzałych, czy wręcz takich, które w stosunku do których jest budowana cała strategia rozwoju firmy. I to jest czynnik, który zdecydowanie w ciągu ostatnich 2 lat bardzo mocno zmienił rynek produkcyjny. Drugim czynnikiem, który w chwili obecnej bardzo mocno wpływa na te strategie rozwoju biznesu, jest zrównoważony rozwój. I tutaj znowu wielka dyskusja przetoczyła się wśród tych osób, które lubią tam właśnie te rewolucje tam nazywać, cyferki dodawać. Czy już mówimy o 5. rewolucji? Przepraszam, tylko ile ja mam czasu tak naprawdę? Spokojnie. Tak? Żeby było ciekawie. Postaram się, naprawdę z całego serca się przy takim szanownym gronem się... Jeszcze 8 zostało, więc... Tak. Jest nadzieja, jest nadzieja. Więc my akurat mówimy o czymś innym, że to jest zmiana podejścia do zrównoważonego rozwoju, a tak naprawdę sięgnięcie do tego, do tych wczesnych analiz sprzed 10 lat, kiedy stawiano w opisach rewolucji 4.0, że przemysłu 4.0, które na przykład były tworzone w Niemczech, stawiano nacisk nie tylko na technologie informatyczne, ale również na zrównoważony rozwój, na gospodarkę cyrkularną i takie podejście właśnie ekologiczne. I teraz te czasy szybkiego wzrostu cen mediów, energii elektrycznej spowodowały właśnie, że te zdania, o którym ostatnio być może myśląc o tej przemyśle 4.0 trochę zapomniano, to teraz właśnie zostało to wszystko odkurzone i nawet jak rozmawia się z polskimi przedsiębiorcami, mówię tu o firmach polskich, które często na przykład zostały założone te 30 lat temu, mają bardzo pragmatyczne podejście. Oni są wręcz teflonowi, jeżeli chodzi o kwestie łapania pewnych strategii takich z Europy Zachodniej. To oni do tego mówią, ok, jeżeli to wy to nazwiecie zrównoważonym rozwojem, to my to robimy. Bo my teraz wykorzystujemy technologie informatyczne po to, żeby wyszukiwać wszystkie punkty, gdzie my zużywamy dużo energii elektrycznej. Żeby analizować te wszystkie dane, które my zbieramy na przykład z maszyn, żeby analizować, co w tych procesach, w tym, jak te maszyny, w tych operacjach, jak te maszyny pracuje, działa nie tak. Dlaczego ta maszyna zużywa więcej energii niż powinna? Co można zmienić? Czy czasami też nie ma jakichś nadużyć? I dlatego też, jeżeli przyjrzycie się tym paskom, zielony pasek dotyczy właśnie respondentów z branży produkcyjnej. Te 4 paski są wyraźnie odstające od tej średniej. Czyli te wskazania miały zdecydowanie większą liczbę wskazań. Te odpowiedzi miały zdecydowanie liczbę wskazań. To jest ogólna efektywność energetyczna, monitorowanie redukcji emisji. To oczywiście ma też związek z przepisami. Zrównoważona, odpowiedzialna produkcja i zarządzanie odpadami. To są te tematy, w których branża produkcyjna
wychodzi na czoło, tak? Gdzie te procesy zrównoważonych operacji są zdecydowanie bardziej w chwili obecnej rozwinięte niż średnia dla całej gospodarki. Wspomniałem o danych. To jest coś, właśnie jeszcze wracając do tych rozmów. Te osoby, które się zajmują zarządzaniem, mówią w chwili obecnej tak. Kiedyś to mi wystarczyło, jeżeli ja miałem zrzut danych, powiedzmy, raz na tydzień. Teraz potrzebuję mieć dashboard, potrzebuję mieć coś w rodzaju, przepraszam za to angielskie słowo, control room, monitory, chcę kontrolować wszystko, najlepiej jeszcze w czasie rzeczywistym. Sytuacja jest tak zmienna, chciałbym mieć informacje o swoich partnerach, o łańcuchu wartości, łańcuchu dostaw, żeby przewidywać problemy, na przykład obserwując ich dane. To jest oczywiście pewne nasze marzenie, ale budowanie ekosystemów cyfrowych jest już na przykład w branży przemysłu samochodowego bardzo mocno rozwinięte. I największym wyzwaniem w chwili obecnej jest to, że firmy produkcyjne zbierają coraz więcej danych, mają coraz większe wolumeny danych, ale nie wiedzą jeszcze, nie umieją, nie posiadają, często tutaj też mamy do czynienia z pewną taką luką kompetencyjną, jak te dane obrobione w postaci jasnych wskazówek dostarczać do zarządów. I to jest w chwili obecnej, jeżeli chodzi o tą warstwę danych, największe wyzwanie dla branży produkcyjnej. I to już wcześniej wspominałem o tym, że te relacje, te łańcuchy wartości zaczynają się zmieniać. To już jest nie B2B, ale system to system. W dążeniu do automatyzacji, do zautomatyzowanego zaciągania danych, naszym takim docelowym modelem będzie tworzenie chmur, dedykowanych chmur przez różnych producentów. Takie chmury na przykład tworzy Caterpillar, tak? Tam są wszystkie informacje zbierane z produktów, które Caterpillar produkuje. Od koparek po, nie wiem, maszty oświetleniowe. Dodatkowo wszystkie informacje od kooperantów. I w ten sposób jest stworzona ogromna chmura wymiany informacji. Na tym buduje się takie rozwiązania typu predictive maintenance. To są rozwiązania, które umożliwiają przewidywać awarię danego rozwiązania z wyprzedzeniem. Przez to, że mając bardzo duże ilości danych i stosując odpowiednie algorytmy, jesteśmy w stanie wychwytywać pewne zależności, które są dla nas informacją o tym, że dana maszyna, dane rozwiązanie pracuje w sposób odbiegający od normy, co zwiastuje awarię. I to już w chwili obecnej te osoby, które korzystają właśnie z tych maszyn budowlanych, mogą właśnie używać tych rozwiązań w formie usługi. Co więcej, Caterpillar tak naprawdę zbudował na tym cały model biznesowy w tym takim rozwiązaniu as a service. No nie musisz kupować sobie, drogi użytkowniku, koparki czy wyrównarki. Możesz ją sobie po prostu za nią płacić w formie subskrypcyjnej, tak jak płacimy za tysiące innych rzeczy. To jest też bardzo istotne, to tworzenie tych ekosystemów, ponieważ docelowo w tych ekosystemach będziemy też my, użytkownicy, konsumenci. Nie tylko z sektora B, tego biznesowego, ale też z tego sektora konsumenckiego. No, najłatwiej sobie oczywiście wyobrazić nas, kierowców, w tej sytuacji jako tych właśnie klientów tych takich chmur. I wielu w przypadkach już się to odbywa, tak? Samochód jest tak naprawdę wielkim jeżdżącym serwerem, który dostarcza bardzo dużo danych o nie tylko o tym, jak ta maszyna się sprawuje, jakie jej zagraża niebezpieczeństwo, ale także jeżeli korzystamy z usług typu infotainment, bardzo dużo mówi o tym,
kim jest dany kierowca i co on lubi, jakie ma preferencje i tak dalej, i tak dalej. Pozwala budować nowe produkty i to jest właśnie improving product quality. To jest największy, kluczowe osiągnięcie, ten zysk, jaki firmy chcą osiągnąć właśnie budując te ekosystemy cyfrowe. No dobrze, no ale tu przez cały czas się to przejawiało. Gdzieś ta chmura pojawiała się w różnych kontekstach i tutaj trzeba to bez dwóch zdań powiedzieć. Chmura staje się już obowiązkowym rozwiązaniem w branży przemysłowej. Co więcej, jest dużo łatwiej przyjmowana z kilku przyczyn. Po pierwsze, o czym wspomniałem wcześniej, o tej luce kompetencyjnej. Wiele firm produkcyjnych nie ma odpowiednich pracowników i wie, że nie jest w stanie pracowników, którzy się zajmują danymi, którzy tych analityków danych ściągnąć i ich zatrzymać. Więc dużo łatwiej można sobie wyobrazić taką sytuację, że gromadzimy dane z procesów produkcyjnych, wstępnie je obrabiamy, czy to na brzegu, czy też w naszej jakiejś serwerowni, a całość już tej analityki odbywa się w formie as a service, w rozwiązania, które dostarczają ci najwięksi, czy też dedykowani, bo też mamy z takimi do czynienia, prowajderzy usług w chmurze. To jest też kwestia bardzo szybkiego wzrostu ilości danych, o której wspominałem wcześniej. Tych danych tak szybko wzrastają, że firmy produkcyjne nie mogą, nie są w stanie albo po prostu nie chcą się tym zajmować, budowaniem dużych wolumenów danych. I wolą właśnie te dane przechowywać w chmurze. Również dlatego, że w chmurze wierzą, że w chmurze są one bezpieczne, chociażby przed atakami typu ransomware. A dla firmy produkcyjnej ransomware może oznaczać po prostu wykluczenie z produkcji w bardzo szybkim tempie. Jeżeli to jest poddostawca dużego producenta, to taka firma, która znika, cyfrowo znika w tym ekosystemie danych, bardzo szybko jest zastępowana przez jakiś inny podmiot. Przetwarzanie na brzegu. To jest taki temat troszeczkę jak z tym przemysłem 4.0. Przez cały czas mówimy, że to jest taki game changer i w najbliższym czasie bardzo mocno zmieni. I tutaj jakby mamy do czynienia z dwoma troszeczkę przeciwstawnymi trendami. Bo z jednej strony oczywiście ma to uzasadnienie ekonomiczne. Wyobraźmy sobie systemy kontroli jakości w fabryce. Tak? To są kamery, które robią zdjęcia. Te zdjęcia są później przetwarzane, kiedyś oglądane to było przez wykwalifikowaną osobę, teraz coraz częściej robi to algorytm. I teraz, gdybyśmy chcieli te dane wysyłać do chmury i tam jeszcze dodatkowo je przetwarzać, no to wiadomo, że to jest zbyt duży koszt, żeby te ciężkie dane, właśnie filmy czy zdjęcia wysyłać do tej chmury. Więc lepiej jest najpierw je wstępnie przetworzyć w swojej serwerowni, a później, kiedy już stają się takie chłodniejsze, krótko mówiąc, przetwarzać je w chmurze. I to jest właśnie taki przykład dla rozwiązań edge'owych, czyli tego przetwarzania na brzegu. W chwili obecnej produkcja montażowa, produkcja procesowa, no są te dwa wertykale, te dwa segmenty rynku, które mają największy odsetek wskazań, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie przetwarzaniem na brzegu. To są systemy monitoringu, to jest ten AGV, o którym Borys będzie też dużo mówił, jak tylko skończę. Dlaczego ten edge jest tam właśnie tak bardzo istotny. Ale tak troszeczkę uciekając, dlaczego ten edge jest rewolucyjny? Ponieważ to nie jest tylko branża przemysłowa, ale na przykład handel. Retail bardzo mocno jest zainteresowany, ten także w Polsce, Żabka na przykład, Biedronka. W jaki sposób przetwarzać dane, które są już zbierane w tych poszczególnych sklepach. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy 1000-2000 punktów sprzedaży. Jak to zrobić, żeby nie wrzucać tych wszystkich danych do
do jednej centralnej serwerowni i z tego wypluwać jakieś informacje na temat zamówień. No właśnie przez edge computing, tak? Przetwarzać te dane już w lokalnych, małych serwerowniach. Ale jak to zrobić, żeby na przykład te serwerownie nie były niszczone przez pracowników czy przez jakieś postronne osoby? To musi być podejście odpowiednie do Edge. Edge oznacza często rozwiązania dedykowane, odporne na wandalizm, odporne na działanie czynników zewnętrznych. Metaverse. Może to Was zdziwi, ponieważ jeżeli troszeczkę przyglądacie się temu trendowi, to bardziej się Wam to kojarzy z rozrywką, ale metaverse to też jest ekonomia, tak? Ekonomia, która nigdy nie śpi, która jest budowana przez użytkowników, błyskawicznie się teraz rozwija, mimo tych wszystkich czkawek, tego co słyszymy o metaversie w postaci Facebooka, ale czym innym za to jest tak zwany przemysłowy metaverse? Czyli sytuacja, w której staramy się wrzucić właśnie do tych rozwiązań, do takiego wirtualnego świata całe procesy. To jest bardzo mocno się to kojarzy z hasłem cyfrowego bliźniaka, Digital Twin, którym budujemy modele wirtualne, czy to maszyn, czy to produktów, które są zmieniane przez dane, które są zaciągane w czasie rzeczywistym i jesteśmy w stanie dokonywać różnego rodzaju testów, czy to właśnie tego naszego produktu, tego samochodu, mając przez cały czas zasilanie na przykład z danymi od użytkowników tego samochodu. Co tam nie działa, to jesteśmy w stanie bardzo szybko te produkty zmieniać. A każda zmiana takiego produktu, takiego modelu cyfrowego może oznaczać tysiące zmian na przykład w naszych łańcuchach dostaw, tak? No bo ktoś tam z opinii użytkowników wyjdzie, że teraz na przykład no, to użytkownicy oczekują innego kształtu siedzenia, tak? To oznacza, że ci nasi kooperanci muszą przekształcić wszystkie swoje procesy produkcyjne, jeżeli na przykład dostarczają komponenty do produkcji siedzeń. Takim docelowym oczywiście modelem jest stworzenie cyfrowego bliźniaka całej produkcji, całej fabryki, gdzie mamy wszystkie nasze procesy opomiarowane, gdzie mamy dane zbierane na bieżąco, mamy dane zbierane z naszych produktów i w ten sposób jesteśmy de facto w stanie po pierwsze testować wszystko w sposób bezpieczny i bardzo ekonomiczny właśnie na poziomie tego cyfrowego bliźniaka, a po drugie zmieniać procesy produkcyjne, zmieniać nasz produkt zdecydowanie szybciej. I to jest właśnie ten metavers. Metavers w tym podejściu, ten metavers przemysłowy, to nie jest tylko to, że my założymy sobie okulary, HoloLensy i będziemy przeprowadzać trening, onboarding na przykład pracowników. To jest coś zdecydowanie bardziej rozwiniętego. I tu wspomniałem już o tych okularach, ponieważ to, o czym wspomniałem na samym początku, o tych rozmowach z polskimi producentami, o tym potrzebie automatyzacji. Jesteśmy w takiej wspaniałej erze tworzenia super pracowników, którzy są wyposażani w supermoce. I te supermoce mogą być zarówno na poziomie zmysłów, czyli właśnie rozszerzamy zmysły, używając tych czy to augmented reality, czy virtual reality, to jest rozszerzenie na warstwie możliwości fizycznej, gdzie pracownicy zaczynają współpracować z robotami. To są te roboty towarzyszące, koboty, gdzie idealnie ziszcza się pewne takie dążenie twórców w ogóle robotyki, żeby maszyny, roboty nie eliminowały ludzi, ale żeby człowiek pracował z robotami. Żeby roboty rzeczywiście wyręczały pracowników z tych najgorszych fizycznych czynności. No i taką czynnością oczywiście jest intralogistyka, która jest naprawdę bardzo ogromnym obszarem, który można zautomatyzować bez jakiegoś większego uszczerbku, jeżeli chodzi o te osoby, które się tym zajmują, bo nikt mnie nie przekona, że do tego, że przerzucanie
w ramach depaletyzacji na przykład, przez cały dzień palety to jest jakaś czynność rozwojowa, albo jeżdżenie wózkiem widłowym jest jakimś bardzo ekscytującą czynnością. I trzeci obszar to jest umysł. To jest oczywiście szerzej, to nie tylko w przemyśle, czyli właśnie współpraca pracowników z chatbotami, robotic process of automation, czyli wszystkie te obszary pracy biurowej, które możemy zautomatyzować po to, żeby pracownicy mieli zdecydowanie lepszy dostęp do informacji i żeby zdecydowanie mniej czasu tracili na obsługę aplikacji, w szczególności aplikacji biurowych itd. itd. Tak jak na przykład dzisiaj przecież to taki typowa złośliwość rzeczy martwych, że aplikacja, która zawsze działała, dzisiaj przestała działać i sfera komunikacji naszego spotkania bardzo się utrudniła, nie mówiąc o tym, że już zjadło nam to ileś czasu, które można było poświęcić na ciekawą dyskusję. I przedostatnia rzecz, to jest takie bardzo niszowe już podejście, czyli systemy MES-owe, Manufacturing Execution Systems, których zmiana jednak pokazuje coś więcej, pokazuje głębsze trendy, jeżeli chodzi o pracę nad aplikacjami, ponieważ jest to taki rynek zdominowany przez ciężkie, monolityczne często rozwiązania, a w chwili obecnej on jest bardzo mocno podgryzany właśnie przez aplikacje, które są wytwarzane często w technologiach typu low-code albo no-code, które są bardzo zwinne, które są wręcz wypracowywane przez pracowników. I to tworzy bardzo ciekawe takie napięcie na rynku, gdzie ci tradycyjni gracze nie zawsze nadążają za tymi zmianami. Z jednej strony mamy nowych graczy, takich właśnie zwinnych, którzy wchodzą w tę niszę, a jakby z trzeciej strony mamy jeszcze jeden trend, czyli samych użytkowników, którzy są w stanie też właśnie korzystając z tego typu narzędzi zmieniać te aplikacje i tworzyć sobie te aplikacje po prostu sami. I na końcu o czym mówiłem o tych zmianach na rynku. Takim słowem, które bardzo mocno zdominowało na przykład zeszłoroczną naszą konferencję, było digital resilience, czyli odporność cyfrowa. Przy czym odporność cyfrowa dla nas to nie jest tylko i wyłącznie ta odporność przed atakami, przed ransomware, przed atakami hakerskimi. Ta cyfrowa odporność tak naprawdę to jest cały cykl działania od cyfrowych operacji, o których już mówiłem w przypadku tych wcześniejszych aplikacji. To jest kwestia budowy cyfrowej wartości naszej marki, cyfrowej reputacji, czyli w jaki sposób dana firma zachowuje się na przykład w momencie wycieku danych, w jaki sposób odpowiedzialnie jest w stanie zarządzać tego typu kryzysem. Ta odporność to jest właśnie ta współpraca w ramach ekosystemu, czyli czy nasza firma, która mimo tego, że na przykład utraciła pewną reputację po tym wycieku danych, jest w stanie utrzymać zaufanie kooperantów w ramach ekosystemu cyfrowego, tak żeby nasi kooperanci w dalszym ciągu byli skłonni wymieniać się z nami swoimi danymi produkcyjnymi. To jest odporność dotycząca pracowników, w jaki sposób budować podejście pracowników, w jaki sposób nawiązywać relacje z pracownikami, żeby oni też byli naszymi ambasadorami naszych projektów cyfrowych na przykład. I to podczas tegorocznej konferencji okazuje się, że jest czynnikiem krytycznym. Przekonanie pracowników do transformacji cyfrowej jest najważniejsze. Technologia jest znana. Finanse, powiedzmy, nie są problemem. Co jeszcze? Leadership, powiedzmy, że jest przekonany, ale jeżeli pracownicy, którzy na przykład są odpowiedzialni za dany odcinek operacyjny od 10-20 lat nie są przekonani do danej zmiany, do zmiany cyfrowej, to taki projekt jest z góry skazany
na porażkę. I podczas tegorocznej, miesiąc temu mieliśmy konferencję w Łodzi, blisko 100 przedstawicieli branży produkcyjnej mówiło, że to jest obszar będący dla nich w chwili obecnej największym wyzwaniem. Z różnych przyczyn. Niewiedzy, tej właśnie luki kompetencyjnej, obawy przed zwolnieniami, bo właśnie robotyzacja, automatyzacja dla większości osób to jest takie automatyczne myślenie, równa się zwolnienia. Więc w tym całym cyklu budowania odporności cyfrowej absolutnie nie można zapominać o człowieku. I to jest takie nasze motto, że ta cyfryzacja, wracając właśnie do tego hasła przemysłu 4.0, oznacza właśnie zrównoważony rozwój, czyli podejście ekologiczne, ale również podejście w kierunku człowieka. Po to, żeby właśnie wykluczyć taką sytuację, w której ludzie czuliby się zmarginalizowani, czy wręcz wykluczeni przez technologię. I tym chciałbym zakończyć i prosić Borosa o pociągnięcie tematu. Dziękuję. Dzięki w ogóle, Jarku, za to, że znalazłeś dla nas czas, bo myślę, że ten kontekst taki bardzo szeroki dotyczący transformacji w przemyśle, on się przyda do tej prezentacji. Zaczekajcie jeszcze, jak się tego pozbyć? Ja bym cisnął skrypt, na przykład. No, zapytaj tego, ale... Dobra, spadaj. Dobrze, jestem. Bo ja będę mówił o bardzo konkretnym fragmencie tej transformacji i co więcej takim fragmencie, który ma swoją historię już wbrew pozorom. To znaczy będę mówił o wykorzystaniu tych technologii, które bardzo radykalnie potaniały i zwiększyły swoje możliwości gdzieś mniej więcej w połowie tego, znaczy nie w połowie tego wieku, tylko tak w połowie, w okolicach pierwszej dekady XXI wieku, ale które zaczęły się dużo wcześniej, tak? Dlatego, że zawsze jak ci z was, którzy się interesują, prawda, lean managementem, wiedzą, że ten transport to zawsze jest postrzegany wszędzie jako marnotrawstwo, nie warto do tego zaprzęgać ludzi, jeżeli nie trzeba, trzeba to eliminować, redukować i również w tych przemysłach, które produkowały w bardzo dużej skali, kosztowne produkty, a więc stać je było też na kosztowną infrastrukturę jakby całą produkcyjną. No tam mniej więcej od właściwie końca lat 50. Przepraszam. Tak, dobrze. O. Mniej więcej od końca lat 50, znaczy od połowy lat 50. naprawdę powstawały już rozwiązania, w których jakby elektronika była jeszcze lampowa. Tak? I to były wózki, które umiały poruszać się na ogół niesamodzielnie. Tak? To nie były takie roboty, które miałyby w jakiejś zdolności postrzegania środowiska, autonomicznych zachowań jakichkolwiek. Na ogół były kierowane albo po jakichś taśmach magnetycznych, albo po jakichś takich guideline'ach, jak to się mówi, po torach takich, być może nie fizycznie torach, po takich torach powiedzmy obsługiwanych właśnie przez jakby tańsze elementy infrastruktury, które w razie czego łatwo było stosunkowo przerobić. I gdzieś mniej więcej w okolicach roku 2012 zaczęła się zupełnie nowa historia. Zaczęła się przede wszystkim za sprawą tego, co zrobił Amazon, który dostrzegł potencjał tych robotów mobilnych. To jest taka wtedy była firma zajmująca się automatyką, w zasadzie startup technologiczny, nazywał się Kiva. I Amazon po prostu ich kupił i powiedział, wy będziecie robić automatyzację do naszych magazynów. To jeszcze jest stosunkowo prosta technologia, która porusza się dzięki obserwacji kodów skanowanych na podłodze, tak? Czyli jak gdyby jest narzucona pewna siatka kartezjańska po prostu na przestrzeń magazynu. No Amazon akurat jakby projektował całe wszystkie te swoje przestrzenie magazynowe i te, gdzie miał miejsce transport towarów samodzielnie, więc jakby mógł sobie pozwolić na to, żeby to w pełni zautomatyzować, zoptymalizować. Natomiast widać było, w miarę tego, jak rozwijały się te systemy implementowane przez Amazona w dużych magazynach, w centrach dystrybucyjnych, w różnego rodzaju hubach,
logistycznych tej firmy. Widać było, że jak to jest jednak potężna siła. Także ona rzeczywiście prowadzi do tego, że powstają gdzieś tam asymptotycznie autonomiczne obiekty przemysłowe, w których człowiek będzie naprawdę za jakiś czas potrzebny tylko po to, żeby patrzeć, czy się nic nie zepsuło. Tak? Czy reagować jakby szybko na jakieś problemy, na które człowiek jest w stanie zareagować. Korzystając oczywiście z systemów automatycznego monitoringu. I to niewątpliwie było bardzo inspirujące zjawisko. Znaczy, wówczas jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać właściwie na całym świecie różnego rodzaju startupy, które korzystając z tego, że kamery 3D zrobiły się bardzo tanie, skanery laserowe zaczęły bardzo tanieć, a komputery przemysłowe, które były potrzebne do tego, żeby jakby nadać jakąś inteligencję tym urządzeniom, taniały. To samo sterowniki do różnego rodzaju tam elementów wyposażenia tych robotów. I właściwie dzisiaj w ogóle nie przesadzę, mówiąc o tym, że takich dostawców urządzeń, które potrafią się samodzielnie w miarę poruszać po podłodze magazynu czy fabryki, takich dostawców jest na rynku chyba kilkuset. Tak? No takich dostawców, którzy mają na warsztacie zarówno urządzenia fizyczne, tak, cały ten hardware, jak i system nawigacyjny, jak i system obsługujący kontakt tego urządzenia z elementami, powiedzmy, wyposażenia, czy to fabryki, czy magazynu, oraz system zawiadujący z całym stadem takich robotów, całą flotą, już nie jest tak wielu, jest ich, powiedzmy, pewnie można by naliczyć kilkunastu. I widać, ale widać po prostu, że cały czas jest to rynek jeszcze mocno rozproszony, nawet ci liderzy, w sumie podejrzewam, o ile dobrze pamiętam, jakieś 15 firm ma chyba w tej chwili, 15-20 firm ma mniej więcej 30% rynku, czy coś takiego. Tak, to jest cały czas jeszcze rynek, na którym można naprawdę sporo zwojować. Więc nowe, chociaż stare, tak bym powiedział. Także jest to w pewnym sensie to, co się wydarzyło w tym świecie intralogistyki. To jest coś, co jakby bardzo dobrze ilustruje ten efekt, który znamy pod nazwą prawa Moore'a, tak, czyli tego wykładniczego wzrostu możliwości technologii komputerowych. Teraz to są w zasadzie te maszyny, które ja sobie tu pozwalam nazywać inteligentnymi, bo to jest pewne nadużycie. Tak, już wolę to określenie smart, czyli sprytne, chytre, cwane maszyny. Tak? Cwane maszyny, czyli coś takiego, co ma pewne, jak się na nie patrzy, jak się zachowują, to wydają się, że są całkiem kumate, że potrafią sensownie zareagować w różnego rodzaju sytuacjach. Natomiast no, raczej nie przyprowadzilibyśmy z nimi na dyskusji na temat istoty bytu, tak? czy czym się różni Husserl od, nie wiem, od Kanta, tak? Więc jest to po prostu ta nowa generacja robotów i urządzeń, które korzystają z tej dostępności komponentów, z tych niskich cen, chociaż oczywiście one tam, wiadomo, tak, są te zaburzenia w łańcuchach logistycznych, niedostępność komponentów i tak dalej, ale cały czas to wszystko, jakby cała ta sytuacja, mimo tych problemów w łańcuchach dzisiaj dostaw i z dostępem do komponentów elektronicznych, mimo tego wszystkiego robot taki, który jest w stanie autonomicznie działać, kosztuje gdzieś w granicach od 40 tysięcy do jakichś, powiedzmy, 70 tysięcy euro, jeżeli jest takim typowym robotem, który jest w stanie przewieźć, powiedzmy, kilkaset kilogramów ładunku. A więc to jakieś to różnice są, ale to nie jest tak, no, serwer dobry, można za te pieniądze kupić, tak? To jest taki serwer na kółkach, można powiedzieć. I teraz, co to znaczy, że on jest smart? To znaczy, że nie trzeba mu wszystkiego mówić. To znaczy, że on dostaje zadanie w postaci misji. Znaczy, jakby mówi, no, jest ładunek, i on się musi znaleźć tam w fabryce, w tym miejscu, w którym jest potrzebny. Tak? Czy to jest na przykład urządzenie produkcyjne, tak? Czy jakiś, powiedzmy, ten piętrowy magazyn automatyczny. No i teraz ty, robocie, już musisz wykombinować, jak się tam dostać. Korzystając z faktu, że masz to otoczenie jakoś zeskanowane, tak? No bo masz jego mapę. No i masz pewne algorytmy pozwalające ci reagować w sytuacji, kiedy po drodze spotkasz człowieka, kiedy spotkasz po drodze inne urządzenie podobne do ciebie, tak? Czy jakiegoś innego mieszkańca tego terytorium, na którym się poruszasz. Co więcej, musisz kooperować z innymi maszynami. Jak dojedziesz do tego miejsca, gdzie ten towar ma się znaleźć, to na ogół musisz zameldować, że tam jesteś. Jak się doczekasz odpowiedzi, że okej, to można mi to oddać, to oddajesz, sprawdzasz, czy dobrze oddałeś. Jak sprawdziłeś i okazało się, że wszystko poszło okej, no to informujesz o tym na przykład system magazynowy, który sobie odhacza gdzieś tam w tych swoich trzewiach cyfrowych, prawda, że no, kolejne zadanie logistyczne zostało zrealizowane i ta kolejka zmalała o jeden.
Natomiast jakby cały szereg działań tutaj no, wymaga takiej aktywności i inicjatywy ze strony tych maszyn. Co więcej, one muszą bezpiecznie kooperować z ludźmi, no, których się już nie da do końca zaprogramować i którzy no, mimo tego, że oczywiście w każdej porządnej fabryce czy magazynie istnieją jakieś reguły poruszania się, zasady BHP i tak dalej, one są bardzo ważne, no to jednak człowiek zrobi to, co zrobi. W związku z czym jak gdyby naczelną zasadą, jak wiadomo, jest to, że robot nie może człowiekowi zrobić krzywdy, no i to jest taka zasada, która musi być bezwzględnie realizowana przez te maszyny, zwłaszcza te, które są w ruchu, tak, które się są elementami jakiegoś tam ruchu na zakładzie produkcyjnym czy magazynie. No i ostatnia rzecz to jest to, że one są cwane przez to, że wykorzystują dane, tak, czyli w niektórych systemach są w stanie na przykład informować się wzajemnie o zmianach na layoucie fabryki, na przykład o tym, że jakiś korytarz został zastawiony, żeby sobie zoptymalizować trasę dojazdu i tak dalej. Tak, czyli gdzieś tutaj w tym całym podejściu, zwłaszcza w środowisku fabryki, które jest jednak środowiskiem no, poważnej dyscypliny działania, tak? Bo to na ogół po prostu to wynika właśnie z tych zasad bezpieczeństwa, ale i z tego, że no, proces musi być przewidywalny. Tak? No, można powiedzieć, że największym grzechem procesu produkcyjnego tak, to są oscylacje różnego rodzaju tamtych parametrów wydajności. Tak? Chcemy, żeby po pierwsze proces był powtarzalny, bo wtedy daje się go optymalizować, doskonalić. No, w związku z czym, jak gdyby tutaj te inteligentne maszyny mają pewną lokalną autonomię, ale muszą jednocześnie realizować środowisku, które od strony pewnych zasad gry, reguł gry jest jakoś zdefiniowane, tak? Czyli na przykład są pewne trasy przejazdu, które są dostępne, a inne, które są niedostępne dla roboty. Prawda? I do tego się trzeba dostosowywać. Tak? Jest być może nawet w pewnych sytuacjach są przestrzenie, do których może wjechać tylko jeden robot, prawda? Czyli tego typu rzeczy, tego typu reguły ruchu obowiązują i trzeba umieć się jakby się do nich dostosować. Tak? I jakby tego typu urządzeń autonomicznych czy obiektów autonomicznych jest coraz więcej. W pewnym sensie na przykład nowoczesne budynki inteligentne są takimi obiektami, które zaczynają być trochę autonomiczne, na przykład w sferze nie wiem, utrzymywania komfortu cieplnego czy zapewnienia efektywności energetycznej. Prawda? Czyli one sobie potrafią włączyć, wyłączyć, pilnować tego, żeby budynek po pracy nie wyglądał jak choinka, tylko żeby światło się paliło na przykład i klimatyzacja działała tylko w tych miejscach, w których rzeczywiście jeszcze są ludzie. Samochody autonomiczne, tak? Czy takie autonomizowane w jakimś stopniu. Te wszystkie elementy takie, które pozwalają nam na przykład no, pozwolić samochodowi automatycznie zaparkować. Autonomiczne maszyny budowlane, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo dzisiaj jest rzeczywiście tak, to widać z tej naszej żabiej perspektywy VersaBoxu, czyli firmy dostarczającej im rozwiązania dla intralogistyki. Widać, że naprawdę ta transformacja cyfrowa w przemyśle ruszyła. Że to jest na poważnie, tak? Że pojawiają się w dużych konsorcjach przemysłowych ludzie z odpowiedzialnością za tą transformację. Pojawiają się projekty, pilotaże już nie tylko, ale całe programy wdrażania pewnych rozwiązań jakby w skali całej grupy. A są ludzie z wizytówkami, z odpowiedzialnością za to, żeby mądrze wydawać pieniądze na tą transformację i tak dalej. To rzeczywiście ruszyło, tak? Widać to też na popycie. Także taka firma jak VersaBox, czyli powstały w Polsce no parę lat temu raptem i sprzedający chyba aktywnie od, nie wiem, 2-3 lat, od 2018 roku podmiot, tak jest w stanie się rozwijać, tak? Jest w stanie pozyskiwać nowych klientów, wdrażać te rozwiązania, pojawiają się zainteresowani klienci. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę to się wszystko dzieje, o czym Jarek mówił. Także to się przekłada na zachowania ludzi. I teraz to jest branża przemysłowa jest taką fajną branżą, która z jednej strony czerpie doświadczenia z tego wszystkiego, co się zadziało w bankowości, w telekomunikacji przez te ostatnie 30 lat transformacji cyfrowej w tamtych branżach. Ma pewną rentę zapóźnienia wynikającego z tego, że właściwie te wszystkie rzeczy, o których się powiedzmy mówiło nie wiem, w 2001-2002 roku, także chmura obliczeniowa, że aplikacje webowe, że dane i tak dalej, to wszystko już dzisiaj jest. Jak można powiedzieć, tak działa tutaj, popatrzcie, to robią. Tak? A sztuczna inteligencja, owszem, na przykład machine learning funkcjonuje faktycznie i potrafi pewne rzeczy ogarnąć. Tak? Już jakby tego ryzyka wynikającego stricte z technologii, które do tej pory napędzały transformację w innych branżach, tego ryzyka jest znacznie mniej i dobrych praktyk jest znacznie więcej. Ale oczywiście jak to w informatyce, nie? Dlaczego właściwie my ciągle te projekty robimy z taką samą niską skutecznością, tak? 20% udanych, tam nie pamiętam, już 30% takich, które w ogóle się niczym kończą i tak. Bo jak nam coś zaczyna wychodzić, to my chcemy więcej. I tak zaczyna się działać w tym przemyśle, tak? To znaczy tam już nie łączymy bity z bitami,
Tak? Tylko rzeczywiście przemysł dołącza do tej elitarnej grupy obszarów, takich jak ochrona zdrowia, nie wiem, lotnictwo, w których no, saper naprawdę się nie powinien mylić nawet raz. Tak? Dlatego, że jeżeli zaczynamy budować autonomiczne systemy, które na przykład realizują poważną część procesów produkcji, no to wiecie, nic nie kosztuje tyle, co 3-godzinny przestój dużej fabryki, nie? To oni za te pieniądze, które na tym stracili, mogliby sobie 10 takich systemów intralogistycznych kupić. Nie? Więc jakby no, tu jest ta odpowiedzialność, jest absolutnie asymetryczna co do właśnie tego, że musi działać, musi być jakby jakość systemu musi być pod kontrolą, czyli na przykład wiadomo, ile ludzi jest potrzebnych po to, żeby jeżeli się pojawiają jakieś problemy, to żeby oni byli w stanie to wszystko ogarnąć, tak? Żeby jakby system cały czas był w ruchu. No i taką kolejnym obszarem oczywiście, w którym się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, chociaż to jest jakby poza tym naszym spotkaniem, no to jest budownictwo i myślę, że to będzie naprawdę fajna jazda, tak? Już tam się już zaczyna w tej chwili, tam się już zaczyna transformacja i to taka na poważnie, tak? To znaczy, że startupy budowlane potrafią skonsumować na przykład budżety rzędu 3-4 miliardów dolarów w Dolinie Krzemowej. I skończyć jak to startupy niczym, tak? To są już naprawdę poważne inwestycje. Dobrze. Czyli jakby ten model, który został tu przyjęty przez VersaBox, przez kolegów, z którymi no, mam przyjemność współpracować od właśnie mniej więcej od 2017-2016 roku jako inwestor, taki zaangażowany aktywnie w rozwój produktów, w marketing, w strategię, w takie doskonalenie procesów. To myśmy to jakby przyjęli sobie, że ta prawdziwa autonomia, którą my chcemy jak gdyby dać, którą my dajemy naszym klientom poprzez te maszyny, to ona ma w zasadzie te takie trzy podstawowe fundamenty. Także to te urządzenia są rzeczywiście samodzielne w tym, co mają do zrobienia, czyli w realizacji zadań transportowych. Są elastyczne, to znaczy, że zarówno cały system można zmienić w momencie, kiedy zmieniają się parametry procesu, który jest wspierany przez nie, albo kiedy trzeba ten system rozbudować albo jakoś zmodyfikować. Oczywiście również elastyczność oznacza, że te urządzenia zachowują się w taki sposób przewidywalny właśnie, ale elastyczny. Są w stanie dostosować jakby swoje działanie do tego, czy jest ruch duży, czy jest mniejszy, co się wydarzyło jakby do wszystkich zdarzeń, które mogą się wydarzyć na podłodze magazynu czy w fabryce. I technicznie no to są takie rzeczy, które no, jakby są nam znane, tak? Jak sądzę. Tak? Czyli są algorytmy wykorzystywane, akurat to jest zbudowane na platformie, która się nazywa Robotic Operating System, tak? Robotic Operating System, czyli ROS, który daje szereg takich mechanizmów, jak na przykład kolekcjonowanie danych z robotów, możliwość symulacji, daje oczywiście jakby całe te mechanizmy real-time'owe, które tu są potrzebne, tak? Dlatego, że no większość logiki, które jest związane z tego typu urządzeniami, mają taki charakter no, trochę jak procesy w systemach operacyjnych, tak? Jeżeli komuś jakby to jest bliskie. Tak? Są zdarzenia generowane, czy to przerwaniami takimi, powiedzmy, jeżeli to jest takie time-driven, albo zdarzeniami, które są na przykład wynikają z obserwacji otoczenia, tak? Że wydarzyło się coś, co musimy zinterpretować i na co musimy właściwie zareagować. I tak dalej. To są takie systemy w dużej mierze, w ogromnej mierze po prostu zdarzeniowe, tylko takie, które muszą działać w czasie rzeczywistym, no i które muszą jak gdyby właśnie połączyć ten smartness lokalny ze zdolnością jak gdyby do podporządkowania się pewnym odgórnym zasadom gry, czyli tak naprawdę logice procesu, w którym jeżdżą. Dlaczego intralogistyka? No bo to jest tak, że dzisiaj automatyka w przemyśle jest od zawsze, prawda? To podejrzewam, że parę osób tutaj na tej sali siedzących po prostu własne ręce, że tak powiem, też wkładało jak gdyby w te systemy automatyki przemysłowej. Natomiast rzeczywiście było tak, że było szereg ograniczeń związanych jak gdyby z funkcjonowaniem systemów na zakładach, wynikających z zakłóceń, z pasm sieci, które mogły być praktycznie wykorzystane do sterowania urządzeniami, no z pojemności pamięci oczywiście i mocy procesorów i tak dalej. W związku z czym to była taka bardzo wyżyłowana automatyka zorientowana na zoptymalizowany proces, który musiał się w sposób powtarzalny wielokrotnie wykonywać. To jest jakby ten rodzaj jakby podejścia do automatyzacji. To, czego szukamy dzisiaj, jest trochę czymś innym, tak? Jest zdolność budowania systemów, których zachowanie jest emergentne. Czyli które jesteśmy w stanie dość precyzyjnie zdefiniować na poziomie, jak się system zachowa w momencie, kiedy zdarzy się coś,
ale co do których nie mamy takiej oczywistej pewności, a jak ten system będzie działał w całym procesie. Jeżeli na przykład, nie wiem, w fabryce, ta, która jest klientem Versaboxu opon w Stargardzie Szczecińskim, zacznie jeździć 30 robotów w przyszłym roku i zacznie obsługiwać kilkaset pras, które robią wulkanizację opon, to co tam się tak naprawdę wydarzy? Czy to się wszystko zatka, czy one się wyrobią, czy biorąc pod uwagę parametry takie jakościowe tych robotów, to nie będzie tak na przykład, że tam obsługa techniczna tylko bez przerwy będzie biegać po tej hali, prawda, i śrubki wkręcać, tego typu rzeczy. To są pytania, na które nie ma wcale takiej oczywistej odpowiedzi, jeżeli nie ma się do tego odpowiednich narzędzi, o czym jeszcze powiem. Więc jakby intralogistyka jest, można powiedzieć, krwiobiegiem bardzo wielu procesów i to zarówno jakby w gospodarce magazynowej, gdzie to jak gdyby właściwie się wszystko zaczęło, bo od Amazona, od Kiwi się zaczęło, ale kończąc na produkcji. Tak, bo z magazynu komponenty, materiały trzeba dowieźć na stanowiska i teraz ten proces jakoś dalej wygląda tak, że te komponenty się ze sobą składa, obrabia się je, prawda, udoskonala, dodaje do nich wartość, aż one stają się wyrobem gotowym, trzeba je wyekspediować do magazynu wyrobów gotowych i pozbyć się z fabryki jak najszybciej. Tak? Bo tam w fabryce nie ma prawa nic leżeć, wszystko powinno być w procesie. Tak? No, trochę to w ten sposób działa. W magazynie jest trochę inaczej, bo przyjeżdża to, co przyjeżdża i na to nie ma wpływu magazyn, ale trzeba zbilansować to, co wyjeżdża z tym, co przyjeżdża, żeby jakby magazyn się wyrobił po prostu z przechowywaniem tego, co jednak musi chwilę poleżeć. To są jak gdyby dwa takie różne podejście zasadniczo. I między innymi ze względu na to że zaczęło się to wszystko w magazynach, bardzo wielką dynamikę ma ta adopcja urządzeń tych nazywanych AMR, czyli Autonomous Mobile Robot, w stosunku do AGV. One się różnią tym właśnie, że nie potrzebują żadnych taśm magnetycznych, żadnych elementów infrastruktury, jakichś odbłyśników, tego typu rzeczy, tylko orientują się dzięki analizie obrazu, gdzie są, jak mają pojechać, mają mapę. Z tego wszystko wynika, tak? Czyli to są takie rzeczywiście w pełni samodzielne urządzenia. I Azja, jak Państwo widzicie, jest w ogóle zdecydowanym liderem. Tam to wszystko wyskoczyło, tak? I tam predykcje ze względu po prostu na te ogromne magazyny, ten ogromny wymiar e-commerce'u w dalekowschodni. Tam to się rzeczywiście rozpędza. No drugim takim miejscem jest niewątpliwie są Stany Zjednoczone. No, w pewnym sensie Kiwa zaczęła od urządzeń, które raczej byśmy określili pewnie bliżej AGV niż AMR, no ale to się wszystko jakby zmienia, modernizuje, ewoluuje, więc jakby tamta dynamika też jest dość wysoka. W Europa to trochę później, tak? No, ale też ten przemysł... Słucham? Tak. No, ale mówię, że ta dynamika przewidywana jest jakby trochę mniejsza, tak? Trochę bardziej konserwatywne fabryki, chociaż to się wszystko może zmienić z racji na to, że jakby do Europy w pewnym sensie wraca przemysł. Tak, jeżeli się popatrzy na to dzisiaj, co dzisiaj tworzy jak gdyby ten zestaw takich problemów związanych z intralogistyką, na które się przynoszą generalnie problemy, związane z produkcją i z zarządzaniem magazynami, no to są takie, nie ma ludzi do pracy, bo to, że roboty zastępują ludzi, to jest jakby oczywista oczywistość. Po to fabryka kupuje tego robota, żeby zamiast mieć ludzi trzech na trzech zmianach, mieć jednego robota. Tak, na tych wszystkich zmianach. To jest jakby, rachunek ekonomiczny jest naprawdę prosty. Tam, gdzie jest trzyzmianowa produkcja, w większości zakładów w zasadzie powracają pewne elementy łańcuchów wartości jakby tego całego świata produkcji. W związku z czym jakby pojawiają się takie tezy jednak, że no po prostu nie ma co się drapać w głowie, no po prostu trzeba automatyzować wszystko w zasadzie, co w tych fabrykach się dzieje. Co oczywiście przekłada się inny cały zestaw problemów. To znaczy, że w szczególności pojawiają się na przykład takie zagadnienia, jak co z kwestią kryzysu energetycznego. No jakby z jednej strony ta odpowiedź jest taka, no właśnie, bo jak będą tylko roboty, to tam można światło zgasić, prawda, i nie musi być tak ciepło. I to jest prawda. Natomiast jak są już ludzie i roboty, to nie jest takie proste, bo dalej roboty jeżdżą, trzeba je ładować, a światło się musi dalej palić i klima działać. Nie? Więc jakby no, to jest jakiś taki balans tych zagadnień, który też trzeba umieć rozstrzygnąć. No i ostatnia rzecz to jest ta elastyczność. Mi się wydaje, że to jest taki naprawdę niedoceniany nawet dzisiaj przez klientów, ale coraz częściej jednak doceniany aspekt. To znaczy, że pojawiają się te nowe wymagania dotyczące tego kontekstu, jaki tworzą dla intralogistyki procesy wytwórcze. To jest zmienność popytu i podaży. I to zarówno jakby w sensie takim, no nawet my to widzieliśmy w Faurecji, tak? Czyli fabryce, która robi tak naprawdę ramy
i fotele dla różnych marek samochodów, tak, dla Porsche, dla Volkswagena, dla kogoś tam jeszcze. No jak gdyby im się ten asortyment po prostu ciągle zmienia, to znaczy czasem do lakierni trafia trafia wieszak, że tak powiem, na fotel dla Porszaka, tak, i on powinien potem pojechać jak gdyby na stanowisko jak gdyby finalnego montażu, takie, które jakby robi te fotele Porsche, a w innym przypadku no, dla typowego Volkswagena, i tam są jak gdyby inne wymagania, inne materiały, inaczej to wszystko wygląda. I te zmiany są po prostu no, niemalże w cyklu tygodniowym albo i częściej, więc jakby no, system automatyczny to musi uwzględnić i to jest w stanie uwzględnić. Ludzie się niestety często mylą, a systemy, które są sztywne, czyli oparte na przykład o takie mechanizmy jak system transportu szynowego, takie podwieszane systemy transportowe i tak dalej, no one są jakby fajne w sensie, że są stosunkowo tanie z punktu widzenia kosztów jednostkowych transportu, ale weź to kurczę przerób teraz. Zmiana jak gdyby ścieżek transportu, no to jest po prostu dramat. Tak, fabrykę trzeba wyłączać, na ogół na to się poświęca czy miesiące letnie albo jakiś taki okres niskiej produkcji. Więc te elastyczne procesy są ważne. Ważne jest też, żeby się kółko nie kręciło, tylko żeby wszystko działało. No jest ładne rzeczywiście. No to wiecie, z czego to jest. Wiecie, dlaczego ono jest takie tęczowe. Żeby dać odpór. Nie, ono to kiedyś miał być, bo to ten, kiedyś był tylko ten CD, cedek, nie? On był taki... Słuchajcie, spróbuję to wyłączyć. No, tak się kojarzy teraz, niewątpliwie. A czekajcie, spróbuję go, tak. Zrobimy tak. Ja go. Ilość koloru. Force quit. Nie wiadomo, jaka jest. Dobra. Tak, złożyć wszystkie pozostałe, nie? Ale nie wszystkie są bardzo dobre. Dobra. Właśnie o to chodzi. Mówcie jeszcze. Dobra. Dobra. It's alive. Dobrze, jesteśmy tu. Jest szansa, że się da uruchomić. I przejdziemy dalej. No dobrze, słuchajcie, wszystko generalnie jak się opatrzy jakby na konkluzję z tego wszystkiego, no to rzeczywiście potrzebujemy takich systemów, które są żywe, tak jak tytuł tej prezentacji trochę jakby sugeruje, nie? Że które funkcjonują w żywym świecie, dynamicznym, zmiennym i które potrafią się jak gdyby do niego zaadaptować. Czyli taki system działa w taki sposób, że robi to, co robi, ale też patrzy, co się naokoło niego dzieje i w zależności od tego, co się dzieje, dostosowuje swój sposób funkcjonowania. I to jest ta cecha, która wyróżnia tą kategorię rozwiązań, która się nazywa Autonomous Factory Operations. Takim przykładem takich operacji może być oczywiście budynek inteligentny, czy też jego inkarnacja w postaci na przykład autonomicznego magazynu, ale również taka fabryka, jak tak, którą tu za chwilę zobaczycie na filmie, tak, no już warto przedstawić tych naszych bohaterów. Widzicie, to są takie poczciwe czołgi, małe, czerwone. Wożą tam do 700 kg na takim na te urządzenie, te trochę większe, 1,5 tony. Wożą na sobie różne dziwne rzeczy, nie? Więc jakby ta platforma jest zawsze ta sama, ale ona raz ma taki wysięgnik, dźwig, który potrafi zdjąć paletę albo gdzieś się odłożyć. A to jest jedno z moich ulubionych urządzeń, znaczy, przepraszam bardzo, urządzeń, sekwencji, przepraszam. Nie jest dobrze. Bo to właśnie widać, na czym polega trochę ta... O, tutaj zobaczcie, jak on jeździ, bo to jest taka sytuacja, w którym ten nasz wózek jest naprawdę otoczony ze wszystkich stron. Próbuje gdzieś wjechać, tam ktoś stoi, no to pojadę tyłem, ale nie, bo tam za ciasno, no to naokoło go przejadę, a ten mu wziął i wyjechał. Nie? I to jest jakby, moi koledzy z Versaboxy mówią na tym, że to jest Wałbrzych, nie? Wałbrzycha w Wałbrzychu jest piekło robotów, bo tam ciągle takie rzeczy się dzieją i rzeczywiście tak naprawdę to był klient, który zdecydował się na te urządzenia zamiast Toyoty, bo one tak jeździły. Nie? To po prostu jakby główny powód. Także tak to w praktyce wygląda. Natomiast ważne jest, że kontekstem dla działania robota zawsze jest pewien proces. To znaczy, że nie wystarczy mieć tylko robota cwanego. Trzeba mieć taki tak naprawdę system, który jest w stanie sprawić, że to statko robotów robi coś użytecznego z punktu widzenia
tego kontekstu, jakim jest proces wytwórczy, czy jakiś element tego procesu wytwórczego, albo, albo ten, te procesy, które się dzieją w środowisku magazynowym. Tak? I taki system, on się składa na ogół, to jest, no to jest akurat, powiedzmy, taka architektura funkcjonalna z punktu widzenia marketingowego, ale większość tych systemów jakoś, które rzeczywiście są bardziej kompleksowe w swojej naturze, to one mniej więcej tak działają. Także mają tą warstwę realizacji, którą zapewniają autonomiczne roboty, albo czasem, powiedziałbym częściej, nawet roboty typu AGV, czyli jeżdżące po jakiejś infrastrukturze, mają środowisko, które pozwala zmapować procesy na środowisko fabryki, tak, czy magazynu, czyli te narzędzia pozwalają powiedzieć, no, gdzie są różne punkty, gdzie są dostępne trasy przejazdu, gdzie są jakieś strefy, do których nie można wjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. No i w jaki sposób teraz definiują te stanowiska, że one są albo źródłem towaru, albo miejscem, w którym ten towar trzeba w jakiś sposób oddać. I to, co widzi tak naprawdę użytkownik, to jest to. To, co on chce widzieć, to jest to. Chce jak najmniej wiedzieć o robotach. Tak, on ma tyle robotów, że kolejne roboty w ogóle go nie uszczęśliwiają. To jest jakby też, to jest też rzecz, która mi się jakby w tym podoba, nie? Że to jakby wchodzimy tam do użytkownika, który ma po prostu wywalone na roboty naprawdę. Nie? On po prostu chce mieć, żeby mu ten proces sam działał. I to jest dość wysoko postawiona poprzeczka, no, dla mnie jako dla informatyka, no, który zawsze po prostu fascynował się tym, co technologia potrafi. Nie? To jest rzeczywiście dość ciekawe. Ja nie wiem, czy tutaj mamy szansę usłyszeć cokolwiek, bo to jest tak trochę językiem użytkowników. Myślicie, że tak, to jest, bo to jest Wałbrzych dokładnie. Powiedzmy, należy do pierwszej dziesiątki. Słyszycie, czy nie bardzo? Dostawców motoryzacyjnych. Dzięki robotyzacji chcielibyśmy zwiększyć atrakcyjność miejsca. To jest właśnie szyfrowa transformacji cyfrowej. Zapewnić synergię pracy ludzi oraz robotów. Myślenie innowacyjne jest... To jest dyrektor fabryki. Pokazuje to, bo to pokazuje, że jakby taki system, chociaż on jest bardzo głęboko ukryty w procesach, jest w gruncie rzeczy obserwowany z bardzo wielu szczebli. Nie? Ania Sieńko, ona odpowiada za zmianę. Tomek za operację, za codzienne działanie. Dyrektor fabryki, rezultat. To on wydaje pieniądze, chce mieć zwrot. Nie? We właściwe miejsce. I właśnie ze względu na to, aby proces produkcyjny był bardziej efektywny, zdecydowaliśmy się na zautomatyzowanie procesu transportowego. Przed wdrożeniem tej pełnej automatyzacji... No to jest gość tak naprawdę od lean managementu procesowego, ale odpowiada za operację. Była po pierwsze bardzo ciężka z uwagi na ciężar, który musieli dostarczać manualnym systemem. Dwa, ergonomia nie spełnia oczekiwań naszych wymogów, co też tu miło nas... Zobaczycie na tym filmie też gości, którzy jeszcze na tym etapie wdrożenia, tam część transportu była realizowana przez roboty, a część przez gości, którzy tam całe takie te konstrukcje targali. To było źródłem właśnie wielu problemów. To jest nasz szef wdrożeń, Mateusz Wiśniewski. Zresztą ekipa w ogóle wywodzi się z Politechniki Warszawskiej. Co tu dużo mówić. Całe życie pracowałem z ludźmi z Uniwerku, a tutaj po prostu siła. W tym momencie nie wyobrażamy sobie pracy bez nich. Dziennie roboty wykonują około 200 kursów. Jest to ekwiwalent około 60-70 ton przewożonego towaru. Uzyskaliśmy 80% automatyzacji naszej logistyki. Tak, no to tak to... Skóry mają roboty. To jest tak, jest to jakiś element jakby rolowania tego systemu. Natomiast rzeczywiście jakby kolejny etap idzie w stronę, jakby, znaczy, to, który w tej chwili tak naprawdę wdrażamy. Już to jest na kilkunastu robotach w tej chwili realizowane. To jest praktycznie eliminacja ludzi w ogóle z tych procesów. Natomiast oczywiście nie jest tak do końca mądrą rzeczą wycięcie sobie możliwości wejścia tam człowieka z tym wózkiem. No bo nie daj Boże, coś się takiego stanie, że jednak no, któreś z tych robotów spotka coś złego, no wtedy proces nie może stanąć. Tak? No wtedy wracają goście. Nie wszystko jedno, czy to jest przeszkoda, czy to człowiek, on po prostu to odbiera jako przeszkodę, nie? Ale mówisz o? O robot-człowiek, znaczy jak pojawia... Tak, no robot jest taką, robot jest urządzeniem, które rzeczywiście ma system safety tak zwany. Mhm. To są w ogóle, bo to jest jakby ciekawa rzecz, która trochę nawiązuje do tego Edge Intelligence, tak? Jest szereg komponentów, które dzisiaj można kupić na rynku po prostu jako jakby działające, sprawdzone i certyfikowane rozwiązania. Na przykład bardzo wiele firm robotycznych używa systemu safety pochodzących od firmy ZIG.
I to jest system, który no pozwala jakby co zatrzymać po prostu na pniu urządzenie, jeżeli jest zbyt blisko obiekt stojący tak na jego drodze. Tak? Jeżeli po prostu nie ma innego wyjścia, nie można go objechać, żadnych nie ma miejsca, po prostu trzeba się zatrzymać. Nie? I to czasami bardzo gwałtownie. Gdybyśmy to zrobili, tą prezentację tam powiedzmy w hali Versavoxu, no to byście się mogli pobawić. Tak? Gdyby tam akurat szedł test, no to taka zabawa, już ich to nie bawi, nie? Ale wiesz, to ciągle tak, że robot jedzie, a ja mówię, skoczę, zobaczymy, czy da radę. No, do tej pory jeszcze mi nie zdarzyło się, żeby nie dał rady, a nawet dzieci tam wpuszczają. Żyje, słuchajcie, nogi mam całe i tak dalej. Nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Tak jest. Tak, no i to, słuchajcie, to jest dokładnie jak gdyby ta ilustracja tego, jak wygląda takie wdrożenie. Także ten proces jest stosunkowo prosty w Faurecji, tak? Mamy supermarket, który zawiera komponenty, w szczególności te kity takie, które się spawa na spawarce, żeby z nich zrobić ramy do foteli. To jest to spawanie, potem to trzeba polakierować, potem zmontować z tego prawdziwy fotel, nie? No i po prostu na każdym z tych etapów no trzeba towar przewieźć, tak, z magazynu właśnie na stanowiska spawanicze, z tych stanowisk od spawarki do odpowiedniej kolejki ram do polakierowania i tak dalej. Nie? I tym wszystkim zarządza tak naprawdę system magazynowy, SAP-a mają po prostu WMS, no ale i on w pewnym momencie mówi, poprzez zgłoszenie na przykład przez pracownika na stanowisku przy lakierni, mówi to ja już skończyłem, potrzebuję następnej partii. Nie? On tam zgłasza to przez taki terminal, wtedy jak gdyby trafia do nas zlecenie transportowe, ono jest realizowane już tak jak widzicie. Zresztą proces dość dobrze pokazuje, że on wymaga czasami sporej precyzji przy dokowaniu. Na przykład tutaj wrzucanie tych, wiecie, to trzeba złożyć ze sobą tak naprawdę dwie dość wąskie szyny. Ten proces musi, ten robot musi tak dojechać, żeby dość miękko, delikatnie dojechać do tej szyny, żeby te ramy mogły po prostu przejechać z robota na ten wieszak, który to dalej przechowuje. Jak on jest pozycjonowany? Właśnie coś w podłodze jest? Skanery są. Obserwuje okolice. On obserwuje okolice przede wszystkim przez skanery. W miejscach, które wymagają bardzo precyzyjnego lokowania, dajemy czasami odgłośniki, nie? Czyli jak gdyby on wie, jaki powinien mieć kształt i się dostosowuje po prostu przez taki odblask na już takich centymetrowych odległościach po prostu, żeby stanął bardzo precyzyjnie, więc to są ułamki tak naprawdę milimetry, tak? To jest precyzja tego lokowania, czy nawet ułamki milimetrów, tak? Pół milimetra. No i to tam akurat u tego klienta no tak wygląda to, co słyszeliście, co mówili, tak te 200 misji, to był ten pierwszy etap wdrożenia. Tak naprawdę to, co jest w tej chwili zrealizowane aktualnie, to jest już ponad 500 misji i w zasadzie no, prawie wszystkie zadania takie transportowe będą realizowane przez roboty, czy już są realizowane w tej chwili przez roboty. I to jest taka historia, którą chciałem jeszcze opowiedzieć na zakończenie, bo właśnie to jest ta cecha jakby emergentności tego systemu, czy w ogóle wszystkich systemów autonomicznych, myślę, w dużej mierze. A tutaj widzicie coś, czego normalnie nie widzimy, to znaczy taki taniec robotów. Nie? Na ogół fabryka jest na tyle duża, że się widzi tam jeden, dwa czasami, gdzieś one wyjeżdżają z zakrętów, tak, albo ruszają z ładowarki, albo coś tam dokują. Tak? No tutaj to jest akurat 8 robotów, które po prostu no, są synchronizowane, częściowo się synchronizują automatycznie swoją nawigacją, a częściowo są synchronizowane po prostu przez przydział zadań, przez system, który nimi kieruje. To jest test, który trwa 24 godziny zresztą u nas. I to jest właśnie, on pokazuje tak naprawdę, że jest szereg takich nieoczywistych pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć, jak się wdraża ten system transportowy, czyli to jest flota robotów, które mają swoje punkty ładowania, parkowania, bufory i stanowiska poboru oddania ładunku, które wymagają zarządzania obciążeniem robotów, no bo nie możemy dopuścić do tego, żeby jeden cały czas zapieprzał, prawda, aż mu się skończy bateria, a drugi stał i nic nie robił, bo to jakby też nie ma sensu. Jakby jest szereg takich rzeczy, które trzeba ogarnąć. I teraz jak jest pytanie takie no, czysto inżynieringowe, tak? No, jak do tego podejść? Które z praktyk, które jakby znamy z inżynierii oprogramowania się do tego tutaj nadają, a które się nie nadają? No, do zrobienia samej tej inteligencji robota, no to mamy te praktyki, tak? No, bo to jest właśnie obsługa zdarzeń, jakby te systemy, cały kompleks event processing i tego typu rzeczy. Jest ROS jako platforma, która już tam daje sporą funkcjonalność i którą właściwie cały ten świat robotyczny korzysta, ale system to jest jakby inna para kaloszy. Więc to, o czym mówił zresztą Jarek, to jest kwestia wykorzystania danych i tworzenia tych wirtualnych bliźniaków, czy tego metaversu przemysłowego. On jest oczywiście w przypadku systemu tak bardzo wyspecjalizowanego
jak system VersaBoxu. Jest również ten świat cyfrowy jest dość specyficzny. Tak? Znaczy, że to tam nie ma trójwymiarowych obrazów, fabryki i tak dalej, ale jednak jak się system oferuje klientowi, to się zaczyna wszystko od tego, że się na layoutie, który się dostajemy od klienta, się projektuje, gdzie te urządzenia mają jeździć, skąd pobierać dane i analizuje się tak naprawdę zachowanie tego systemu poprzez analizę, poprzez symulację. I to pozwala czasami wykryć naprawdę bardzo nieoczywiste rzeczy. Tak? Ja wam pokażę krótko taką historię związaną właśnie też z Faurecją. To jest taki komponent, który się nazywa fabryka wirtualna i on jest po prostu elementem tego systemu. No on tam pozwala oczywiście zdefiniować takie elementy, powiedzmy, jak plan całego procesu i ścieżki. Na niego możemy sobie tam nałożyć, tak widać na tych ścieżkach, jak roboty sobie jeżdżą, gdzie sobie jeżdżą. Można te roboty podefiniować, wiedzieć, jaki on ma typ. On oczywiście w ramach symulacji na bieżąco pokazuje nam, czy jest naładowany, czy rozładowany, dokąd jedzie, jaką ma zaplanowaną aktualnie ścieżkę. Można ten proces oczywiście przyspieszać, bo po to mamy symulator. Nie chodzi o to, żeby miesiąc pracy systemu przez miesiąc obserwować, tylko żeby tą informację mieć bardzo szybko. Ma statystyki, które pozwalają nam prześledzić jakby różne aspekty. To jest, nawiasem mówiąc, to jest taka, przepraszam, dygresja jeszcze. Słuchajcie, myśmy robili analizę takiego rozwiązania w jednej z dużych fabryk należących do międzynarodowego koncernu, gdzie oni się zastanawiali, czy nie zastąpić wózki widłowe robotami. I okazuje się, kiedy pomierzono, to zaprzyjaźniona firma robiła taki pomiar, postawiając czujniki na tych wózkach i badając po prostu, kiedy one jeżdżą, jak jeżdżą. Okazuje się, że ponad 50% tych wózków widłowych było wykorzystywanych mniej niż 20% czasu. To jest jakby poziom tak naprawdę marnotrawstwa dość drogiej technologii. Tak, no, te systemy autonomiczne, ponieważ jednocześnie można powiedzieć, one mają wpisane te śledzenie, można powiedzieć swoją definicję, swój core, to one pozwalają uniknąć w szczególności tego typu problemów. Tak? Natomiast dlaczego one są fajne? Może one są jakoś specjalnie przydatne dla niewielkich procesów. Tak? To jest taki, rzeczywiście tak wygląda fabryka Faurecji. Tu są jakieś strefy, w które jest albo ograniczony ruch, albo jakieś strefy wymagające spowolnienia. Są też punkty odbioru i poboru. I powiedzmy dla niewielkich flot, tak na przykład w tym przypadku dwa roboty i taki dość prosty proces, no to nie wyjdą nam jakieś rewelacyjne rzeczy, bo to albo ten system po prostu będzie działał, zrealizuje zakładane cele w 100%, ale będzie prawdopodobnie miał jakieś tam overcapacity, no albo nie zadziała, bo tych robotów jest za mało. Więc tak naprawdę gra zaczyna mieć sens wtedy, kiedy tych urządzeń zaczyna być więcej. Tak? Czyli takim pytaniem, które sobie możemy postawić, to jest to, jakie warianty naszego systemu nadadzą się do obsługi jakby dodatkowych ładunków i czy no, w tym przypadku na przykład mamy taką sytuację, która pokazuje nam w momencie, przepraszam, bo to jest, może pokażę jeszcze to, raz to uruchomię, tak żebyście widzieli, jak to się powoli, jak to się tutaj wszystko wypełnia, tak? Która pokazuje nam, w jaki sposób zmienia się profil wykorzystania tych robotów. Dochodzimy do takiej sytuacji, że ten pomarańczowy pasek idle jest praktycznie nieobecny w tym spektrum. Co to znaczy? Że ta flota jest wykorzystywana w 100%. To jest oczywiście jakby z jednej strony fajnie, bośmy sobie kupili 4 roboty, wszystkie nam pracują, generalnie robią robotę, czyli 100% celów zrealizowanych. Powiedzmy, długość kolejek zadań nie jest jakaś przesadnie duża, jesteśmy happy. No ale z drugiej strony niech nam jeden wypadnie, tak? Jesteśmy wtedy naprawdę w czarnej, tak? Więc jakby no to pokazuje też taką sytuację, kiedy warto, a kiedy nie warto dusić koszty. Bo jakby no ten downside tego, że się ma bardzo wyżyłowaną tą flotę, jest taki, że jak po prostu ten system stanie, jeżeli zabraknie jednego robota, albo będzie miał poważne problemy i deadlocki, jeżeli na przykład zwiększymy obciążenie tego systemu zadaniami. Więc jakby to jest takie narzędzie, które pozwala również takie rzeczy planować. Ale najciekawszą rzeczą... Tak? Bo jestem ciekawa, te symulacje były wykonywane na rzeczywistych danych, czy danych wyobrażalnych, które może być
To jest tak, że my bierzemy od klienta jego oczekiwania dotyczące statystyki pracy action pointów. Czyli na przykład, jeżeli mamy tak zwany ten action point, który mówi, to jest magazyn, z którego wychodzą ładunki, one wychodzą z taką częstotliwością. Ale tak? Jakie ładunki, bo pewnie różne tam mogą być. Tak, no to do tego zwykle jest, takie rzeczy też można zdefiniować w tym systemie. Znaczy, jakie roboty, jakie grupy robotów pracują na których action pointach i czym się te action pointy między sobą różnią, które działają długo. To są, żeby sprawdzić. Tak, czyli to, one są na tyle rzeczywiste, że to jest taki caveat, tak? Bo to one są na tyle rzeczywiste, na ile klient w ogóle te dane ma jakościowe, co nie zawsze jest prawdą, powiedzmy sobie szczerze, nie? Że klienci też mają często wyobrażenie o swoich procesach dalekie od tego, jak one wyglądają w rzeczywistości. A dotyczy to zwłaszcza wariancji, tak? Czyli zmienności tych procesów w czasie. Więc to jest oczywiście jakieś zagadnienie. Na przykład to, co realizujemy w tej chwili, jako kolejny etap rozwoju tego systemu, to, że jednym z generatorów zdarzeń, bo się generatorem zdarzeń są takie generatory misji, gdzie można pokazywać po prostu, jak pewne sekwencje zadań składają się na misje i je definiować dla nich częstotliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia. Natomiast to, co robimy, to że generatorem misji oprócz tych generatorów mogą być dane rzeczywiste. Czyli, że my zaczytamy historię na przykład spływu zleceń z jakiegoś konkretnego punktu albo ze wszystkich punktów, tak? I teraz jakby symulacja będzie uwzględniała po prostu takie źródła danych, które mogą związać się z generatorami losowymi w pewnym sensie, ale również z rzeczywistymi danymi. Prawda? I to pozwoli nam znacznie lepiej tak naprawdę aproksymować wydajność tego systemu. Natomiast, żeby było ciekawie jeszcze, są pewne rzeczy, które są naprawdę nieoczywiste. To znaczy spróbujmy uruchomić wszystkie te procesy, o których wam mówiłem, także je uruchamiamy jak gdyby na tym etapie. I teraz mamy sobie system, w którym tak naprawdę do tej topologii, którą żeśmy zdefiniowali wcześniej, wpuszczamy dodatkowe roboty, dodatkowe zadania. W tym miejscu, to jest takie miejsce dość krytyczne dla tego systemu. Zobaczcie, tu się pojawia raz na jakiś czas i tak naprawdę coraz częściej kolejka robotów niebieskich. Co to znaczy, że on jest niebieski? To znaczy, że on czeka na decyzję systemu multi-robot system, takiego systemu zawiadowcy, który steruje tym, żeby tylko jeden robot wjechał do tego magazynu, który myśmy tam dodali. Tak? To jest taki magazyn dla Gitterboxu. No i teraz się zaczyna jazda. Tak? Zaczyna nam rosnąć kolejka zadań. No, generalnie celów tej symulacji się nie udało zrealizować. No i widać, że bardzo dużo czasu roboty spędzają na tej koordynacji, nie? Że to jest w ogóle nieproduktywny czas. Coś jest nie tak z tą symulacją. Okazuje się, że w tym konkretnym przypadku wystarczyło zrobić jedną rzecz dość prostą. To znaczy przesunąć wjazd do magazynu stąd tutaj. To się nie zawsze daje zrobić oczywiście, nie? Bo czasami no, fabryka jakby jest sztywna. To jezioro postawimy tu, nie? No, to się miś się kłania. Ale nie, przepraszam, nie miś, tylko ten... Co to było? Rozmowy kontrolowane chyba, tak? Nie, poszukiwane. No właśnie, a klasyka. No więc w tym przypadku na szczęście to było możliwe. Tak? No, jeżeli mamy duży magazyn, no to jest jakaś możliwość, powiedzmy, jest jakaś elastyczność tej przestrzeni, że można to rozstawić inaczej. No i okazuje się, że taki drobny ruch w sumie sprawia, że odtyka nam się jakby ważne skrzyżowanie w tym całym ruchu. No i jak zaraz zobaczymy, ten proces... Jak taki ruch znaleźć? No nie jest to oczywiste, zwłaszcza, bo jakby znowu, kolejna rzecz, na którą w tej chwili pracujemy, mamy na to jakieś tam pieniądze NCBR-owe, to jest, chcemy zrobić coś takiego, żeby w czasie projektowania systemu uzyskać z optymalizatora rekomendacje dotyczące rozmieszczenia krytycznych punktów jakby na tym layoutcie. Jakby kolejny ruch to jest oczywiście optymalizacja w czasie rzeczywistym, tak, no to zobaczymy, ale być może to w ogóle będzie niewykonalne. I teraz właściwie nasz główny problem dzisiaj polega na czym? Na tym, że mamy za mało danych. Kładają się dane, bo mamy danych, słuchajcie, te roboty, znaczy ten największe nasze wdrożenie, ono się zaczęło w roku 2019, tak, 2021, bo to z klientem żeśmy tak naprawdę ten system trochę budowali. W tym 2021 rzeczywiście mieliśmy te pierwsze 9 robotów, bo mi wszystkie pozostałe wdrożenia były mniejsze, tak, pojedyncze roboty albo takie parami jeździły, nie? I teraz
I teraz to jest krótka historia, po prostu jest zbyt krótka historia i zbyt mała różnorodność danych historycznych z tych procesów, które dzisiaj mamy, realizujemy u klientów, żeby można było na nich wykonać jakąkolwiek taką analitykę, której można by było tak do końca zaufać, nie? No ale oczywiście czas płynie, my zakładamy, że jakby coraz więcej tych danych będziemy gromadzili, no teraz jakby też zmieniamy szczegółowość tych danych, które są rejestrowane w systemie. I wydaje mi się, że no to nas doprowadzi też do takiej sytuacji, w której no na przykład zastosowanie elementów machine learningu w projektowaniu procesu po prostu będzie miało sens, tak? bo już jakby danych będzie na tyle dużo i jakby jakość tych informacji będzie na tyle dobra i pewna powtarzalność, porównywalność sytuacji będzie na tyle duża, że będzie można z tego po prostu jakieś wyciągać wnioski użyteczne jakby dla tych projektantów. Inaczej to jest guesswork, tak? Ale znowu, wiecie, to jest tak, pomylić się na takim obrazku, a pomylić się w fabryce, w której jeździ 13 robotów na prawdziwym procesie, to naprawdę są dwie różne sytuacje. Nie? I to jest dlatego, znaczy większość, w ogóle z jakiegoś powodu większość dostawców tych systemów AMR-owych w ogóle nie ma takich symulacji. Namawia klientów do wykorzystywania takich narzędzi bardzo już uniwersalnych, takich, na których można fabrykę Mercedesa tak w Jaworze zbudować, ale to jest, wiecie, to tam trzeba zatrudniać ludzi z doktoratami, żeby to umieli obsłużyć i wprowadzić całą masę danych po prostu dotyczących, nie wiem, dynamiki tych obiektów, procesów i tak dalej. Myśmy sobie powiedzieli, zróbmy jak Google, zróbmy coś naprawdę bardzo, bardzo prostego, ale maksymalnie użytecznego przy tej prostocie. Nie? I teraz okazuje się, że to działa, tak? To znaczy my w zasadzie nie prowadzimy żadnego procesu sprzedaży ani rozbudowy systemu, nie wykonawszy dla niego symulacji. I teraz naszym celem jest to, też i to, żeby w każdej chwili, w każdym momencie nasz inżynier, nasz czy partnera konfigurujący system, mógł sobie naraz nacisnąć przycisk, a teraz mi zasymuluj to, co ja do tej pory skonfigurowałem, tak? Bo konfiguracja jest procesem bardziej szczegółowym po prostu od takiego odbudowy symulacji, bo jakby więcej szczegółów dotyczących zachowania robotów, które by były zbędne albo zbyt pracochłonne na etapie takim jakby pre-salesowym czy takim wstępnej koncepcji, tam no trzeba po prostu, bo ten system ma działać w rzeczywistości, więc tam trzeba je zdefiniować. Więc chcemy, żeby to zawsze ta możliwość symulacji systemu na bazie najbardziej szczegółowych, aktualnie dostępnych danych, żeby ona była. No słuchajcie, no tyle, tak to wygląda trochę to, co Jarek mówił. Ja bardzo się cieszę, jakby, że mieliśmy ten, najpierw to helikopter view, no bo mam nadzieję, że to dodaje takiego kontekstu, nie? Że to nie jest jakiś farmazon tutaj, czy jakaś po prostu szalona idea paru gości po prostu po Politechnice, tylko jest naprawdę jeden z ważnych elementów, to jest w głównym nurcie, można powiedzieć, tych przemian. Nie? Dzisiaj zresztą jest wiele takich opinii, się słyszy, chcesz zacząć transformację cyfrową operacji, tak? Czyli tych procesów takich, które się po prostu dzieją na co dzień w fabryce, no to przyjrzyj się najpierw intralogistyce, bo ona jest na pewno słabo zautomatyzowana, jest mało elastyczna i jak ją zrobisz dobrze, to będziesz miał znacznie bardziej elastyczny główny proces. Tak? Dlatego, że intralogistykę zawsze do niego podciągniesz bez problemu. Tak? A teraz w drugą stronę to po prostu w momencie, jeżeli masz dostarczany towar do stanowisk produkcyjnych, do gniazd produkcyjnych za pomocą rolotoków, to chociażbyś sobie wymyślił nie wiadomo co po tej stronie jak gdyby całego procesu wytwórczego, no to próba jakby zredefiniowania przepływu materiałów pod ten proces może być tak naprawdę niewykonalna. Nie? Słuchajcie, to nie chcę już, bo mam oczywiście całe miliardy slajdów, nie chcę wam zaburzać. Znaczy, dla mnie to była strasznie ciekawa, jest strasznie ciekawa przygoda z VersaBoxem, tak zawodowo i jako człowieka po prostu wykształconego w tej dziedzinie, bo ona właśnie, to co mi się zawsze w informatyce mniej podobało, to jest to takie mechanistyczne podejście do automatyzacji, nie? Że musimy najpierw mieć proces, on musi być powtarzalny, jak już jest powtarzalny, to my go potem zautomatyzujemy. Nie? Że to często jakby z ludzi robi taką trochę jak ten mechaniczny turk, nie? Że żeby te szachy działały z tą lalą, to w środku musiał siedzieć człowiek, nie? I on tam nie było za wygodnie. I trochę te systemy, które my budujemy, no sam przykładałem do tego rękę, więc jakby mogę się bić we własne piersi, nie ma problemu. Natomiast to, co mi się bardzo podoba i co jakby otwierają się te możliwości wraz z rozwojem technologii, w którym wszyscy uczestniczymy dzisiaj, to jest ta możliwość właśnie innego podejścia do automatyzacji procesu. Jest ważna emergencja, elastyczność, trochę właśnie takie learning and discovery, tak, że musimy najpierw mieć środowisko, w którym jesteśmy w stanie sobie ten system jakoś wyobrazić, zwizualizować, to nam pomaga go badać i pomaga nam lepiej projektować i wdrażać. Nie? To jest zupełnie inne podejście, wydaje mi się. To tyle. Dzięki. Czy w ogóle ma sens
budowanie własnych robotów, a jeżeli tak, dlaczego? Bo ja sobie wyobrażam, że znacznie bardziej intelektualnie ciekawą jest to, co te roboty robią z punktu widzenia, jak już zbudujecie ten model, zasymulujecie go, no to potem jest całe oprogramowanie, które mówi tym robotom, co one mają robić w tej fabryce, w tym kontekście przewozu tego, co mają. I wydawałoby się, że wartość intelektualna tego, co robicie, jest głównie w tym, a wózki są drugorzędne. Każdy dowolny robot jest w stanie to zrobić. Więc co jest takiego szczególnego w waszych robotach, co jest przełomowe w porównaniu ze wszystkimi innymi robotami, które są na rynku? Okej, okay, proszę Państwa, żeby nawigacja dobrze działała, potrzebna jest dobra integracja tego software'u, prawa nawigacji urządzenia. I rzeczywiście to jest to, co ty mówisz, się tak zrobić. To znaczy, myśmy na przykład automatyzowali wózki widłowe i uchajliście, a ten, który aktualnie mamy, jest nasza konkluzja w tej skorupy. Tylko to używamy jednego z takich wiodących chińskich dostawców, tak? To jest taki mid-marketowy, chyba największy, który ma. Oni bierzemy skorupę. I jakby już od momentu sterownika, poprzez jakby cały software, który jest na tym onboard komputerze, który po prostu przekłada te warstwowa architektura, tak? Czyli mamy jakby architektura, która na jednym poziomie ma jakby całe zarządzanie procesem, potem zarządzanie flotą robotów, jakby dystrybucja zadań i tak dalej. Potem jest jakby warstwa nawigacji i potem jest ta warstwa, no taka właśnie jeszcze software'owa nasza, ale już taka, w której jak gdyby pewne API musimy implementować jakby na konkretnym sprzęcie. I wszystkie warstwy są ze sobą połączone po prostu restowym API. Nie? Czyli jakby to jest jakby tego typu architektura. I teraz dlaczego w ogóle to warto robić? Znaczy jeden to jest to, że rzeczywiście jak masz własne urządzenia, tego bardzo dobrze znasz. Takie problemy jak dokowanie czy integracja tego urządzenia z bardzo konkretnym sprzętem, który pobiera towar albo go nam oddaje, no to są jakieś takie zagadnienie, które się po prostu szybciej i łatwiej rozwiązuje, jak działasz na sprzęcie, który dobrze znasz. On nie musi być twój, ale który dobrze znasz. Jak myśmy zaczynali, no to tych wózków takich tych żółwi, które widzieliście na filmie, takich, że można było dowolny, powiedzmy, wziąć i ujeździć, no to nie było tak dużo, bo każdy jakby próbował robić swoje, więc myśmy też zrobili swoje. Ale jest jeszcze jeden powód, wiecie, to jest marża. To znaczy, marża na software'ze dzisiaj, z racji tego, że klient jednak kupuje oczyma, niestety, jak on widzi, że mu tam stoi 5 robotów, jakiś software gdzieś na jakimś serwerze mu tam hula, no to za ten software to on zapłaci kilkanaście tysięcy euro. Ale za robota każdego zapłaci tam 65, albo jak to jest AFL, 95 tysięcy euro, nie? I rozumiecie, co innego mieć marżę, powiedzmy 40% czy więcej, przepraszam, 60% na software, tak, który jest wart 14 tysięcy, a co innego mieć 50 nawet procent marży bezpośredniej na urządzeniu, które jest warte 70 tysięcy euro, nie? No więc to jakby... Ekonomia. Ekonomika też jakby swoje. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko takie proste, no bo też wiadomo, że jakby jak coś nas kosztuje posiadanie ludzi, którzy to potrafią zrobić, jakby utrzymywanie w aktualności całego tego designu i tak dalej, to są dla mnie w ogóle wszystko nowe rzeczy. Jak wiecie, ja jestem jakby no gdzieś z biznesu usługowego, nie u nas, po prostu jak był klient, myśmy mieli zespół, on nam płacił za ten zespół po prostu i cześć, potem szukaliśmy następnego klienta i to jest inaczej, jakby że cały czas właściwie trzeba pracować. Jest zespół kilkudziesięcioosobowy w tej chwili, cały Versabox, który sprzedaje, robi ten software, projektuje te urządzenia i je wdraża. W tej chwili zaczynamy coraz częściej pracować zresztą z partnerami, bo chcemy właśnie bardzo mieć ortodoksyjnie taki model partnerski. No ale to jest coś nowego, nie? Bycie firmą produktową, niektórzy z was to znają, ja znałem mniej. Nie? Moje 30 lat doświadczeń w branży nie miało nic wspólnego z wytwarzaniem produktów. Jarek, to ty wiesz, jak to było, bo żeście to takie rzeczy robili. Nie? Ja mam pytanie właśnie w kontekście tych inteligentnych kamer od Intela. Aha. Na ile wykorzystujecie właśnie sztuczną inteligencję, takie uczenie maszynowe, takie już w konkretnym środowisku klienta, a na ile wy właśnie wykorzystujecie gotowe modele? No raczej korzystamy z gotowych modeli.
Bo jakby dla nas podstawowym zagadnieniem, jakby takim w sensie programistycznym, no to jest jednak analiza zdarzeń i analiza złożonych zdarzeń. Nie? Czyli jakby my korzystamy jakby z tego elementu dorobku sztucznej inteligencji związanej jakby z event-based processingiem. To nie jest uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe zaczynamy dopiero eksploatować z punktu widzenia właśnie wykorzystania tego symulatora do optymalizacji procesów. Nie? I jak mówię, no, do tego trzeba danych. Natomiast są konkurenci nasi na tym rynku, bardzo fajna zresztą firma chyba ze Słowenii, nazywa się Gideon, tak jak ci goście od Biblii. I oni bardzo konsekwentnie od początku budowali systemy nawigacyjne oparte o analizę właśnie obrazu 3D. Są w tym nieźli naprawdę, rzeczywiście te ich wózki na tym jeżdżą. Dla nas to był problem taki, że myśmy tu mieli jakby prostymi metodami zbudowali bardzo przekonującą dla klientów nawigację, która jak widzieliście działa nawet w takim środowisku dzikim zupełnie. Nie? Ze sztuczną inteligencją jest takie zagadnienie, że ona sobie świetnie radzi na przykład z czymś, czego my w ogóle nie robimy. Tak, identyfikacja, o, tu jest człowiek, nie? A tu jest jakaś paczka. Nas to w sumie nie obchodzi. Coś stoi, to omijamy, tak? Natomiast po prostu no, też te modele, one wymagają czasu, żeby się dobrze nauczyć, nie? I dopóki się ich nie nauczy, to ten robot ma po prostu problemy z nawigacją, nie? Także natomiast oni zrobili ten fundament, położyli i na przykład w tej chwili są chyba jedną z pierwszych firm, które skutecznie, jak się wydaje, automatyzują ten proces rozładunku tirów, który jest już niebanalny, nie? Bo tiry są załadowane, jak są załadowane, trzeba zobaczyć, jak palety stoją, tak? I je wywieźć i tak dalej, więc to jest wszystko, tam jest naprawdę miejsce, nie? Dla tego machine learningu. Ja będę miała pytanie z zupełnie innej beczki, nawiązując do tego, co było powiedziane w pierwszej części tego klubu. Pytanie jest takie, w erze kryzysu energetycznego, czy te roboty i te ciężkie roboty, bo ciężkie, im ciężej wagę potrafi przywozić robot, to tym więcej prądu on zjada. Czy to się opłaca? No to chyba dalej jest jednak do ciebie pytanie. To chyba pytanie było raczej tu. Jak to, znaczy, to jest to Borys odpowie konkretnie, co chodzi o niego, natomiast ja mam pytanie do ciebie również, czy klienci wciąż widzą rzeczywistą opłacalność robotów, jak robot potrzebuje jednak węgiel do niego, węgla też nie ma, nie możemy węgiel również wrzucić. To znaczy ja zanim oddam Jarkowi jeszcze do komentarza, no to właśnie to mi się wydaje, że to co powiedziałeś, znaczy, że człowiek też potrzebuje tej energii, nie? On musi mieć widno, on musi mieć ciepło, no i co więcej, no musi zjeść, no to znaczy, że musi zarobić na to, żeby zjadł, no to jakby to nie jest tak, że on, wiecie, że człowiek jakby bez wydatków energetycznych. Ale człowieka nie kupujemy za tę grubą kasę, której... No więc oczywiście jest jakimś... Znaczy, rachunek ekonomiczny w przypadku trzyzmianowej obsady jest prosty. Naprawdę to jest tak, że te roboty... okres zwrotu wydatków na roboty takie jak my oferujemy jest czasem nawet poniżej roku. Nie? Czyli to jest... To są naprawdę śmieszne kalkulacje, no po prostu. Bardziej jakby jak się to... Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy, czy na pewno proces, który dzisiaj realizuje trzy brygady w systemie trzyzmianowym i on ma swoje jakieś specyficzne okoliczności, wymagania, czy my jesteśmy w ogóle w stanie obsłużyć robotami, nie? Które no to są proste maszyny, to nie jest człowiek. Nie? A teraz z lotu ptaka. Tak, helicopter view. Więc, ty, Borysie, wspominałeś o tym poziomie wykorzystania wózków widłowych na poziomie 20% bodajże, tak? Zapamiętałem ten benchmark i to jakby dużo pokazuje, jak można tutaj dużo jeszcze poprawić te wskaźniki efektywności danych procesów. Właśnie przez tą automatyzację, przez wprowadzenie algorytmów do pracy. Ale... Znaczy, to też jest cała jakby generalna kwestia myślenia o informatyce. Bo jeżeli weźmiemy sobie rachunek energetyczny fabryki,
to naprawdę to IT, to jest pomijalne. Tak naprawdę, czy tam będzie 10, czy 20, czy 50 serwerów, praktycznie każda z tych fabryk mogłaby tam uruchomić jakąś mniejszą, większą instalację kopiącą bitcoiny i by też nie było to jakiejś dużej zmiany. Tak? To IT w porównaniu do wszystkich procesów przemysłowych naprawdę jest bardzo niskoenergetyczne. Tak? I teraz kwestia... Ja sporo rozmawiałem na przykład ostatnio z branżą FMCG i kwestia współpracy zatrudniania kobotów. Nikt praktycznie nie wyciągał kwestii finansowych podczas tych rozmów, czy tam właśnie, że to ileś tam prądu zużywa. Tam były różnego rodzaju problemy wynikające z samej specyfiki produkcji, tak? Bo my mamy szkło, a te przysawki tam nie za dobrze to chwytają, a my mamy częste zmiany i to przezbrajanie tego robota za długo trwa i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju wyzwania. Kwestia finansowa. Jakby nie jest, to jest też ta zmiana tego podejścia, tego mindsetu w branży produkcyjnej. Ale to nie jest tak, że teraz to jest cool, takie trendy, to ja zrobię sobie też robocika, który będzie mi... Tak, jest, oczywiście. I bardzo jest ożywiona działalność tych wszystkich firm, które to oferują. Ale firmy bardzo do tego podchodzą pragmatycznie. No, weźmiemy, przetestujemy, sprawdzi się, zatrudnimy, tak? Jeżeli się okaże, że jednak te przystawki, to szkło nie działa ze sobą, że tutaj to jednak nie zdaje egzaminu, to rezygnujemy, tak? Czy kwestia generalnie z robotyzacją, bo to jest ten odwieczny problem myślenia, że przyjdzie robot i zabierze mi pracę, tak? Jeżeli robimy dobrą analizę zwrotu z inwestycji, bierzemy pod uwagę koszty przystosowania nowego pracownika, zmienności pracowników, liczby odejść, przestojów spowodowanych tym, że na przykład nie ma pracowników, to kwestia inwestycji na przykład w koboty staje się absolutnie, tak jak Borys powiedział, przy dobrym ROI to wychodzi nam rok, 16 miesięcy, 18 miesięcy zwrotu. Branża, gdzie mamy do czynienia z zatrudnianiem spawaczy. To jest na przykład taki bardzo wrażliwy biznes, ponieważ okazuje się, że tych spawaczy jest strasznie mało na tym całym naszym regionie, tak? Firmy sobie podkupują takich spawaczy, którzy mają na przykład odpowiednie uprawnienia, doświadczenie w spawaniu, nie wiem, zbiorników ciśnieniowych na przykład. I w tym momencie uzależnienie się właśnie od takiej HR-owej pracy, od tych zagrożeń, tych ryzyk HR-owych jest zdecydowanie ważniejsze niż kwestia zwrotu z inwestycji w takiego robota spawającego. No, ale to nie resilience. Odporność. To jest tak. Jak, no, też taka rzecz, że no. Ale to nie jednak to zdanie, że przyjdzie robot, zabierze mi pracę, ono jednak nie znika, bo rzeczywiście przychodzi robot, zabiera pracę. Ale są firmy, które są w takiej sytuacji, że nie mogą z tego spawacza dostać, że czekają na przykład 10, 12, 18 miesięcy, aż się zapełni to stanowisko, tak? Wykwalifikowanego spawacza. Bo firmy, na przykład, jeżeli mamy poddostawców, kooperantów, którzy funkcjonują w południowej Polsce, gdzie mamy w Polsce, w Czechach, w Słowacji ileś fabryk samochodowych z kooperantami, to tam sanie dla takich wykwalifikowanych pracowników jest tak duże, że absolutnie nie można znaleźć tego typu wykwalifikowanych pracowników. To ja mam jeszcze takie przewrotne pytanie. Czy to nie jest tak, że te roboty to jest jakieś rozwiązanie takie trochę prowizoryczne i przejściowe, no bo wydawałoby się, że jeżeli już mówimy, że ta fabryka będzie cały transport będzie zautomatyzowany, no to niepotrzebne są żadne tam kamery i tak dalej, niepotrzebne jest omijanie przeszkód, bo wiadomo, że tych przeszkód nie będzie, bo wiadomo, że w tej fabryce będą jeździły wyłącznie automatyczne wózki, które wiedzą, gdzie każdy z nich jest, i wiedzą, gdzie stoi który stojak i podjadą do tego stojaka, nie oglądając go. No, on nie może być w innym miejscu, niż gdzie się go postawiło. Więc czy to nie jest tak, że to jest właśnie takie rozwiązanie? Okej, na razie mieliśmy to dla ludzi, więc stojaki stoją różnie. No, możemy tę paletę ułożyć trochę wyżej, trochę niżej.
Tu może ktoś zostawić coś na środku, ktoś może stanąć, musimy to ominąć. Natomiast jeżeli już mówimy, okej, dobra, przechodzimy na fabrykę zautomatyzowaną, no to po prostu zamykamy to wszystko, robimy black box, puszczamy. No trochę tak jak w magazynach wysokiego składowania. W magazynie wysokiego składowania nie potrzebujemy żadnych kamer. Wiadomo, paleta leży tam, gdzieśmy ją ostatnio położyli. Znaczy one są, ale z innych powodów. No okej, ale można sobie wyobrazić sytuację, że tam nikogo nie wpuszczamy, jeździ taki automat, zbiera tam, gdzie zbiera. Czy to nie jest... Jeżeli psuje na skrzyżowaniu, to inny w niego wjedzie i będzie... Okej. Znaczy tego typu rozwiązania, testy, tak, popsuje się coś tam naturalnie. Natomiast w czasie... To wtedy wciskamy przycisk, wszystko staje. Natomiast w normalnych warunkach, no to nie potrzebujemy... Znaczy nie potrzebujemy symulować narządów wzroku czy innych tego typu, jeżeli... które są efektem naszej niedoskonałości, no. Znaczy ja powiem tylko tyle, że jakby doświadczenia z czarnych fabryk, no oczywiście tutaj fabryka Tesli jest takim najbardziej takim znanym przykładem, no pokazuje, że to jednak nie do końca działa, ta rzeczywistość jest zbyt zmienna, żeby całkowicie wyeliminować człowieka z tych procesów produkcyjnych, to po pierwsze, ale z drugiej strony, no jakby dużo rzeczy, cały trend jakby ten globalny oczywiście w tym kierunku zmierza, tak, jakby... To jest też właśnie to, co rozmawialiśmy podczas przerwy na temat tego, czy studenci garną się do moim zdaniem, jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów, czyli automatyk produkcji, tak? Ponieważ przyszłością w produkcji będą właśnie fabryki bardzo mocno zautomatyzowane, ale ktoś będzie musiał tym zarządzać, całą tą farmą robotów, tak? I tutaj jest właśnie miejsce dla wysoko wykwalifikowanych osób, które łączą różne umiejętności automatyka, umiejętności informatyka, być może także analityka danych, i który będzie współpracować właśnie z menedżerami line of business. Ja bym chciał tak, że asymptotycznie bym się z tobą zgodził, ale asymptota ma to do siebie, że swój cel osiąga w nieskończoności. Nie? I tutaj trochę też tak jest, to znaczy, że faktycznie, że to nawet dzisiaj widać, że są tacy klienci, którzy mówią, wiecie co, fajnie, że macie te autonomiczne roboty, ale tak naprawdę mnie nie obchodzi ta autonomia, chciałbym, żeby one mi po tej linii jeździły. Nie? I w sumie tego robota naszego można tak skonfigurować, że on się zachowuje jak line follower, tylko że jest trochę za drogi, jakby na to zastosować. Bo te line followers są po prostu dużo tańsze. I są takie fabryki, zresztą nawet ta wspomniana w Jaworze, tak? Najnowocześniejsza fabryka w Polsce. Tam jeżdżą nasze roboty i wyrzucają śmieci, chyba o ile dobrze pamiętam, ale jakby gro ruchu jest obsługiwana przez Toyotę po tych liniach. Nie? I rzeczywiście no to jakby no są różne po prostu nisze. Nie? I to mi się wydaje, że taka jest dzisiaj rzetelna odpowiedź, że po pierwsze bardzo dużo ludzi jest jeszcze w fabrykach, po drugie w tych fabrykach się ciągle coś dzieje. To znaczy tam jednak są zmiany, nie? Pojawiają się nowe urządzenia, nowe linie, zmienia się topologia, wiesz, i po prostu z tego powodu no, jest jakimś zagadnieniem zawsze jakby zmiana tych systemów. Jak się coś da przekonfigurować software'owo, to super, a jak się coś samo przekonfiguruje, to jest jeszcze lepiej, no. To po prostu trochę tak to wygląda, nie? Tak trwa długo, bo zrobiliśmy na tyle. No to jest, no właśnie, no to jest, wiecie, no jak długo autopilota będziemy używać Tesli, no przecież w końcu te samochody zaczną same jeździć, a przede wszystkim ludzie nie będą mieć prawa jazdy. To jest takie rozumowanie jak gdyby tego typu, nie? No może tak, a może tylko część tych ludzi, a może zawsze będziesz musiał mieć prawo jazdy, jak będziesz siedział. Jak na drogach będą wyłącznie takie samochody, to można powiedzieć rzeczywiście... No właśnie, ale to wiesz, jaka jest perspektywa i czy to się w ogóle zdarzy, no to po prostu tego nigdzie się nie umie powiedzieć. A dzisiaj jest rzeczywiście tak, że ta transformacja ruszyła i te rozwiązania rozwiązują konkretne problemy i nie muszą z tego powodu klienci czekać nie wiadomo na kiedy, bo oni sobie tu dzisiaj wdrożą i za rok są do przodu. Nie? No to jest, to jest taki no-brainer. No. Co prosi? No bo jak mamy takiego lepszego Gartnera, to Gartner wie wszystko, co się zdarzy w przyszłości, więc mnie interesuje, bo tutaj pojawił się taki wątek roboty różnego typu, które zastępują ludzi.
No oczywiście też pojawia się wątek ludzi, których brakuje i dzięki działaniom pewnym to mamy ich coraz mniej w różnych miejscach, ale zostawmy to. W związku z tym ja jestem ciekaw, na ile IDC w tym momencie widzi i rozpatruje dalekosiężne scenariusze, w których na przykład będziemy szukali zatrudnienia dla ludzi po to, żeby oni wydawało im się, że są przydatni. Myśmy byli w Korei parę lat, i to było już 12 lat temu, gdzie na terenie pewnego uniwersytetu, na skrzyżowaniu, które tak naprawdę nie było skrzyżowaniem, stał facet w białych rękawiczkach i wydawało mu się, że kieruje ruchem, wskazując drogę, że trzeba skręcić w lewo i nigdzie indziej nie można było tak naprawdę pojechać. Ale on stał w tych białych rękawiczkach, w mundurku i pokazywał tą drogę. W związku z tym on był zatrudniony. To zatrudnienie nie miało żadnego sensu, ale on był zatrudniony, w związku z tym nie był parasytem, takim jak mamy w filmie Parasite, prawda? W związku z tym dla mnie jest ciekawe, właśnie skoro mówimy o robotyzacji, mówimy o trendach, na ile IDC rozważa w tej chwili i w jakiej perspektywie sytuację, w której zacznie brakować pracy dla ludzi, bo ludzie będą na przykład nie wszyscy będą spawaczami jakiejś tam specjalności i co wtedy ma się dziać, jeśli chodzi o technologię? Ja wiem, to takie futurystyczne, no ale jestem ciekaw. Czy ja nie widziałem jakiejś naszej takiej analizy, który byśmy, bo to jest, no, wymaga jakby połączenia wielu różnych wątków, więc wypowiem się jakby ze swoich po prostu obserwacji. No oczywiście tu całe te dyskusje dotyczące tej pensji minimalnej, tak, tej gwarantowanej, to jest jeden ten wątek, tak, czyli człowiek dostaje te pieniądze właśnie, żeby no, zapewnić mu z jednej strony właśnie w miarę godziwe życie, a z drugiej strony jakby też no, rozładować to napięcie tego, że jest zbyteczny. Z drugiej strony to jest kwestia cały ten wątek opodatkowania robotów, tak? Że jakby no, zauważamy tą lukę, przyszłą lukę, jeżeli chodzi o nasze bismarckowskie tak naprawdę te systemy opieki społecznej, które są właśnie zbudowane na takim założeniu, że ten przyrost naturalny przez cały czas będzie nam subsydiować i te poszczególne następne pokolenia będą się zrzucać na te systemy zabezpieczenia społecznego. Coś, co jeszcze działo w tych wszystkich okresach boomów demograficznych. To oczywiście jest to trochę jak ta dyskusja o tych ciemnych fabrykach, tak? Jest to przyszłość, na razie jakby z czym innym się boksujemy. Boksujemy się z tym, że Polska ma przerażający niski ten stosunek, tam bodajże wynoszący 35 na 10 tysięcy pracowników, gdzie Europa i już nie mówię o Azji, nam bardzo szybko ucieka. I problemem jest jakby mentalność, że wielu jednak tych ojców, założycieli wielu firm mówi: ja zawsze jestem w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika i on jest tani i że niestety te nasze procesy produkcyjne w dalszym ciągu są bardzo mocno pracochłonne. Przez to też uzależniony właśnie od tych wszystkich ruchów demograficznych, tak? Ja pamiętam w zeszłym roku, w tym roku, jak wybuchła wojna, miałem rozmowę z Jędrzejem Kowalskim, chyba nazwisko pomyliłem niestety, z Fanuka. I kwestia właśnie, czy migracja spowoduje właśnie zatrzymanie procesu robotyzacji w Polsce, tak? No, no oczywiście nie, no bo mężczyźni byli jak najbardziej potrzebni, wręcz mieliśmy ten odpływ tej siły roboczej, tak? Więc ta robotyzacja nie tylko, że nie została zatrzymana, ale wręcz przyspieszyła, ponieważ nagle się okazało, że brakuje rąk do pracy. Praca kierowcy ciężarówki jest bodajże drugim albo trzecim zawodem mężczyzn w Kanadzie. Teraz wyobraźmy takie społeczeństwo, w którym oni stają się nagle ze swoją ogromną kulturą, taką czy też subkulturą, nagle stają się zbędni, bo wprowadzamy ciężarówki autonomiczne. Gdzieś to nam gdzieś to majaczy od, nie wiem, 5-10 lat, że to się stanie, tak? A z drugiej strony
Mamy rynek polski, gdzie my jesteśmy potęgą transportu i w dalszym ciągu przez cały czas słyszymy, że brakuje kierowców, tak? W Stanach też brakuje 100 tysięcy, minimum 100 tysięcy rocznie dla kierowców. Ja tutaj, jeżeli mógł jeszcze, tu, bo widziałem nie tak dawno takie dane dotyczące Amazona, któremu rośnie zatrudnienie, a zatrudnienie robotów rośnie mniej więcej 7 razy szybciej. Nie? Czyli jakby jest taka pozornie paradoksalna sytuacja, w której jakby firma się robotyzuje bardzo intensywnie, ale jakby cały czas zatrudnia zamiast zwalniać. Nie? I jakby o co chodzi? Bo to jest jakby dość zjawisko takie, któremu się warto przyglądać, dlatego że z Faurecją jest też podobnie. Oni, to jest nowoczesna firma, ona rzeczywiście automatyzuje wiele rzeczy. My tu, jakby tu w Wałbrzychu mamy to wdrożenie, ale oni wdrażają podobne roboty z innym dostawcą gdzieś w Niemczech i tak dalej. Tam, to jest prosta produkcja, daje się łatwo automatyzować. I oni zatrudnili ostatnio, znaczy się chwalili tym, że zatrudnili na świecie tam kolejne tam, nie pamiętam, że 2000 ludzi czy coś takiego. Nie? I teraz na czym to polega? To znaczy polega to na tym, że te firmy, które są cwane, one potrafią rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, że stają się atrakcyjniejszym partnerem dla swoich partnerów biznesowych, przez to, że są jakby lepiej zautomatyzowani, bardziej efektywni, mogą dać jakby też lepsze warunki biznesowe, lepsze jakby SLA, jak to się mówi. I do nich ten biznes potem idzie, nie? Czyli jakby to jest taki proces, który my no, obserwujemy u tych, którzy wdrażają dzisiaj te roboty i to są liderzy tego rynku, nie? Czyli jakby oni są kumaci, oni mają dobre procesy, oni na tym nie stracą. Raczej właśnie wygrają w ten sposób, ale kosztem czyimś raczej. Tak, to znaczy zapewne ci, którzy po prostu nie pójdą odpowiednio szybko, się nie zorientują, jakby nie pójdą tym tropem, no to oni z tego biznesu wylecą. Tak? Będą się musieli zająć czymś innym albo po prostu zmaleje ich udział w rynku i tak dalej. Więc jakby to jest jak gdyby, to są takie sytuacje. I oczywiście one też jakby można je ekstrapolować, ale one są absolutnie nieliniowe. No bo jak już ci duzi wygrają wszystko, co mają do wygrania, no to jakby co dalej, nie? No to tego żadna ekstrapolacja nie opisuje, trudno powiedzieć w zasadzie, nie? Co to, jaki będzie ten kolejny ruch. Ja jeszcze chciałem się spytać tak w kontekście, bo wiadomo, każda automatyka, elektronika, no składa się z jakichś substancji po prostu. Mam na myśli takie globalne spojrzenie metale ziem rzadkich. I mówi się, że takie trochę tak globalnie po prostu. I ponoć się mówi, że Chiny trzymają główny rynek, jeśli chodzi o te po prostu metale, a bez tego nie ma elektroniki po prostu. I w kontekście rozwoju tej automatyki, w tym po prostu kontekście po prostu jakieś perspektywy zagrożenia i tak dalej. Znaczy ja powiem na takich naszych spotkaniach, ponieważ tak jak wspominałem, że wcześniej zajmuję się też właśnie tymi produktami typu serwer, macierz, tak, networking, więc często na takich spotkaniach z vendorami jest właśnie dyskusja na temat łańcucha dostaw. Kwestia łańcucha dostaw jest w chwili obecnej najważniejszym wyzwaniem dla firm produkujących hardware na świecie. Z różnych przyczyn. Na razie z przyczyny wynikają głównie z zawirowań spowodowanych przez pandemię i przez globalizację. To, jeżeli chodzi o serwery, problem to nie są jakieś komponenty, które by nam przyszły od razu do głowy, ale na przykład największym wyzwaniem były zasilacze. Okazuje się, że zasilacze serwerowe są produkowane tylko na Tajwanie. To są 3 albo 4 fabryki, tak, które mają tą masę na tym trendzie globalnym, gdzie się urywa te centy, one na tym wygrały. Rozwijają tę technologię, inni producenci praktycznie to porzucili, nie mają. Tak? Więc teraz wielu producentów próbuje, z jednej strony mamy ten trend nearshoringu, o który Borys wspominał, który jest na pewno będzie dla Polski bardzo, bardzo ważny. A z drugiej strony rozwijają, czyli jest kwestia takiego właśnie bypassowania tych wszystkich, żeby zlikwidować te poszczególne wąskie gardła albo kompetencje, których nie posiadamy, żeby właśnie uniezależnić się od zbyt rozbudowanych łańcuchów wartości. A wracając do tego pytania, no oczywiście, że tak, no że to jest cała strategia chińska była ustawiona w ten sposób, żeby zabezpieczyć miejsca wydobywania czy też ekstrakcji, bo na przykład jeden z największych producentów jest
bodajże Chile albo Peru i to jest pustynia Atacama i tam po prostu z tych właśnie solnisk wydobywa się te sole litu na przykład i z tego to jest jeden z głównych punktów i to jest bardzo duże wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że Chiny same z siebie posiadają bardzo dużo tych zasobów metali ziem rzadkich, a z drugiej strony nie mają żadnych większych skrupułów w dogadywaniu się z rządami, które no nie mieszczą się w standardach demokratycznych, i to są rządy w szczególności Afryki, żeby tam wchodzić w różnego rodzaju joint venture i zabezpieczać i wycinać jakąkolwiek konkurencję. I to jest taki gdzieś wiszący miecz Damoklesa, który nad całą tą branżą, że jeżeli dojdzie do jakichś dużych zawirowań, to Chiny oczywiście mogą to potraktować jako część pewnej, czy to dyplomacji technologicznej, czy wręcz wojny technologicznej. Na razie wojnę przegrały, bo to, co się stało z Huawei, jasno pokazało, że technologia chińska, jeżeli chodzi o procesory, o chipy urządzeń mobilnych, ta nie była gotowa do tego, żeby stworzyć rozwiązania porównywalne z tym, co dostarcza technologia amerykańska czy generalnie z świata zachodniego, tak? Zdaje się, że Biden właśnie nałożył restrykcje na wszystkie firmy amerykańskie, które są podobne do tych restrykcji, którym pewne osoby, które są bardziej doświadczone niż ja, nie byłem starsze, pamiętają, jak kupowanie komputera ze Stanów wymagało jakichś bardzo dziwnych... Kokomów, tak? I to jest w tej chwili podobno, Biden powiedział, że jakakolwiek firma, która sprzeda technologię do produkcji dla Artificial Intelligence, zostanie bardzo ciężko potraktowana, a jakikolwiek amerykański obywatel, który będzie współpracował i dzielił się wiedzą, zostanie pozbawiony obywatelstwa amerykańskiego natychmiast. No tak, i to jakby widzimy teraz, jakby jeżeli chodzi o strategię działania, ogromny zwrot, jeżeli chodzi o niezależność technologiczną, jeżeli chodzi o produkcję chipsetów w Unii Europejskiej. To jest, są pieniądze na to odłożone, to są jakieś, nie wiem, 50-60 miliardów dolarów bodajże. Znaczy ja chciałam na tej pozytywnej nucie o tym, że Unia Europejska... Ja coś pozytywnego powiem. A, to dawaj. To są takie dane, ostatnio znalazłem, bo ich szukałem ostatnio, nie wiem, czy one są dla wszystkich najlepsze. Wiecie, którym jesteśmy w Europie rynkiem, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową? W 2021 roku na 5, nawet 4 teraz. A jeżeli chodzi o tempo wzrostu naszej produkcji, jesteśmy też w czołówce, chyba trzecie czy czwarte miejsce. Jesteśmy rynkiem produkcyjnym, ty jako jedyny w Europie. Nie, niezależnych źródeł zupełnie niezwiązane. Jako jedyny w Europie zwiększał zatrudnienie w czasie pandemii. Tak. Także czasy nam w tej chwili sprzyjają. Jak to długo potrwa, to oczywiście tego nikt nie wie, nie? Ale... Mogę być jeszcze tylko. O, jednak! Marki to prawda przystające do takiego przemysłu produkującego, nie wiem, automotive albo litwo i tak dalej, gdzie jesteśmy obwarowani tymi regulacjami różnymi, gdzie to ten poziom wejścia nowych technologii i tak dalej jest no, ciężki. Jest jakiś złoty środek, jak pogodzić te właśnie regulacje, normy, które no, czasami dobrze, bo robią nam, znaczy przedstawiają nam bardzo pięknie, w jakich ramach się poruszamy. Ale czasami są też bariery, aż nie mówię to barierą bezpieczeństwa, że coś tylko że po prostu nie nadążają na tą technologią. Jest jakiś sposób, żeby to pogodzić, jakiś złoty środek? Odpowiedzią było dziwne na Marysa. Słuchajcie, no nie wiem, mi się wydaje, że takim poletkiem tutaj doświadczalnym to jest transformacja cyfrowa w sektorze publicznym. Czyli całe zmaganie się tak naprawdę prawodawstwa z jakąś modernizacją państwa i tych procesów, wiesz, no to jest trudno. Przemysł, no wiesz, są pragmatyczni ludzie, wystarczy pokazać zwrot. Wiesz, na koniec musisz się mieścić oczywiście w jakiś... Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem pytanie, nie? Czy chodzi ci o to, czy regulacje wokół przemysłu nie narzucają zbyt wysokich barier dla na przykład średnich wielkości przedsiębiorstw, żeby się, które musiałyby zapłacić dużo za to, żeby wdrożyć u siebie bardzo nowoczesne na przykład środki produkcji? Na przykład,
Wcześniej była Tesla wspomniana. Aha. Oni, no wiadomo, mieli duże zaplecze finansowe, ale byli w stanie wskoczyć do przodu, zostawiając tą starą motoryzację troszeczkę w tyle. Ale ta sportera klientów responsable, że jest taka Padma, nie? To jest bardzo mega nowoczesna fabryka meblarska spod Suwałk. Jeden z największych dostawców IKEA w Europie. Nie? I oni wdrażają do roboty. Nie? No, opłaca nam się. No po co ma ktoś wozić wózkiem po prostu z magazynu na stanowisko, gdzie no, tam produkcja to jest taka manualna w dużej mierze. Jednak oni tam robią jakieś takie elementy wyposażenia wnętrz. To nie jest automotive. Ale Dorysie, a myślę, że aby pociągnąć to pytanie. Ale czy wyobrażasz sobie, że na przykład w firmie farmaceutycznej to by było, gdzie jest niesłychanie... Są reżimy. Są dostawcy. Właśnie, no więc właśnie to jest, bo rozumiem, że to trochę tego dotyczy pytanie. Tak, no bo samoloty, natomiast tam połowa wysiłku idzie w to, żeby zapewnić tam weryfikację. To nie chodzi o czystość, to chodzi o to, że każda pastylka musi mieć tam swój certyfikat, opisanie. No i teraz pytanie, czy taki wózek nie przewiezie penicyliny na miejsce, gdzie ma być coś innego. Nie, to znaczy, jest kontrolowane. Nie, ale właśnie o to mi chodzi, tak? Czy to nie wymaga... Są specjalizowani dostawcy, którzy działają w tym segmencie, to jest nisza, nieduża, ale jest. I to są rozwiązania, które na przykład, no nie, to są jeżdżące lodówki na przykład, nie, na preparaty i tak dalej, więc oczywiście ja nie znam tych systemów, ale jestem przekonany, że tam ślad na przykład operacji jest bardzo istotną rzeczą, a nic nie ma prawa zginąć, że coś przyjechało skądś dokądś, że ta tabletka tam była rzeczywiście w tej lodówce. Podejrzewam, że takie rzeczy się robi i to nie jest bardzo trudne, wiesz, bo to jakby kamerami można te rzeczy wyśledzić, znaleźć puste miejsca i tak dalej. To jeszcze tak zdrowie. Tylko dodam, że a propos startupów, bo wspomniałeś, że są dedykowane firmy, jest bardzo jeden z liderów europejskiego rynku, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie łańcuchami chłodniczymi, to jest polski startup Contactio. I to jest firma, która rzeczywiście no, ma wyspecjalizowane rozwiązanie do zarządzania logistyką, zarządzania produkcją w takich wymagających, do takich wymagających fabryk. Także jeżeli chodzi o samo wejście technologiczne, to wydaje mi się, że czy też właśnie znaczy wydaje mi się, że prędzej człowiek popełni błąd przy takim manualnym podejściu niż dobrze zaprojektowany. Proces. Nie rzucą nasi sprzedawcy po prostu nawet. Nie, więc dlatego dotyczyło pytanie. Uwaga, teraz ostatnie pytanie. A wszyscy, kto mają pytania i nie zdążyli zadać, trudno, spóźniliście. Nie ma czasu na pytania, to ja nie zapytam, bo już nie ma czasu. Ale ponieważ Jarek mnie sprowokował odnośnie tych tam leków, to już kilkanaście lat temu działały takie systemy apteczne w szpitalach, automatyczne, które na zlecenie lekarza pobierały automatycznie z blistra, wycinając jedną tabletkę albo dwie, ile trzeba, strzykawkę, ampułkę, wszystko pakowały w torebki, oznaczając to kodem, czytanym kreskowo, zawijając taką plastikową pędzelką, która była zgrzana. I całość takiego pakietu z wszystkim, co trzeba, mam taki egzemplarz w domu pokazowy, spadała sobie do pojemnika, gdzie pielęgniarka oddziałowa, znowu szczytując kody, dostarczała to właściwemu pacjentowi, który też miał opaskę, że nie można było pomylić kogo z kim. Także ten proces przebiegu od miejsca zeskładowania różnych zupełnie rzeczy do momentu dostarczenia, to już mamy od lat dopracowane. Doradzałem kiedyś szpitalom, proponowaliśmy to rozwiązanie w Polsce, powiedzieli, nie, to się nie przyda. Okej, widzę, że ten temat trzeba powtórzyć. Przepraszam, ale będziecie musieli przyjść jeszcze raz. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie. Dziękuję za wytrwałość i pozostanie do końca. Zapraszam na kolejny klub Informatyka, który odbędzie się najprawdopodobniej 22 listopada. Wszystkie detale będę wysyłać. Z Webexem wyjaśnimy tą sprawę, obiecuję. Dobranoc, do widzenia, do zobaczenia. A kto chce do PTI, to zapraszamy. Dziękuję.